Dzień dobry wieczór, bardzo serdeczny. Chciałem powiedzieć tylko tyle, tak troszeczkę z żalem i smutkiem, że miał być Tourist Bus Simulator, ale niestety ta gra no mnie nie słucha, nie idzie się z nią dogadać. W sensie nie idzie jej skonfigurować, w sensie da się ją skonfigurować, ale kiedy ją ponownie uruchomię, ona resetuje moje ustawienia. W związku z tym, no nie umiem się na razie z nią dogadać. Spędziłem bardzo dużo czasu, żeby ją sobie skonfigurować, dostosować pod siebie. Wchodzę wieczorem, kiedy już miałem wszystko porobione, tak jakby wszystkie ustawienia się poresetowały. O co kaman? Nie mam zielonego pojęcia. Tak samo przeraża mnie mój OBS. On też. Ile razy uruchomi się komputer, tyle razy inaczej działa OBS. Nie wiem, o co tu chodzi, ale na litość boską zaczynam mieć tego wszystkiego dosyć. Ponieważ człowiek sobie wszystko przygotuje, jest pewny, że ma wszystko gotowe, chce się tutaj już, że tak powiem, zalogować, a tutaj zonk, no niestety, nie będzie tak, jak sobie planowałeś. Po prostu nie może być za łatwo. Niejednokrotnie moje gamingowe życie pokazuje mi środkowy palec, a nie będzie tak, ponieważ... Mikos, no właśnie... Dzień dobry wieczór wszystkim po raz drugi, no co niektórzy po raz drugi, co niektórzy z was po raz pierwszy, a kogo ja witam, kogo goszczę? Jest Adrian, jest Marcinos 1987, jest Lady of Old Trafford, jest też Kamil XD, Patryk Tabak z Jediów, Chudy Edek, Tomasz 81, Dominik Gaming, Filip Godlewski, jest też Owca, Adam. No, jak ja się cieszę, że w końcu ten tutaj, proszę Państwa, czat, no jest taki, jak być powinien. Już przestali mi go kolorować. Nie to, że lubię świat czarno-biały. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Ale nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi z tymi kolorami, a już zupełnie powariowali z czerwonymi nikami, gdzie ta czerwień po prostu z ciemnego trybu tutaj podglądu w przeglądarce, no aż wychodziła mi z tego ekranu i nie mogłem przeczytać tych czerwonych ników. No a te czerwone niki były randomowe, z zupełności nie wiadomo po co przypisane, komu przypisane, z jakiej racji. Na szczęście YouTube z tego albo zrezygnował, albo coś się tutaj zmieniło. Już sam nie wiem, co ja mam o tym sądzić. Naprawdę takie dziwne rzeczy się dzieją ostatnimi czasy. UFO latają po niebach, chińskie balony, YouTube się kolorują. Och! Ach, shit! Nie, po prostu ręce opadają do samego tyłka. Już miałem pisać komentarz, kiedy Fermus, a tu live, piękna sprawa. Znaczy, no miał być dzisiaj ten turist. Najpierw planowałem go odpalić po południu na Anioł Pański. No ale sobie myślę, dobra, jest farming, bo tam też jest dużo roboty, zawsze na bieżąco. No a teraz myślę sobie, dobra, wieczorem spróbuję. Ja wchodzę, słuchajcie, wszystko miałem poustawiane. Koło kierownicy, mój ASP, mój lewarek hamulca ręcznego, lewarek skrzyni biegów, kierownica. Słuchajcie, ja wchodzę do gry, wszystko poresetowane. Tak jakby się to nic nie zapisało. No ludzie kochani, no co za upierdliwo rzeczy martwych. Biedny on? Ech, tam nie przesadzajmy. Są rzeczy oczywiście, które, wiecie, to są takie małe problemy. Dobrze, że nie ma większych. Ale jak sobie człowiek ponarzeka też na te mniejsze problemy, a właściwie ja nie narzekam. Ja tylko daję wam klarowność, co miało być, a nie jest. Także pod tym raczej kierunkiem należy postrzegać tą sprawę i tą sytuację. Bardziej taka ciekawostka, aniżeli jakieś narzekanie i biadolenie, bo są ludzie, którzy mają o wiele w życiu gorzej. Nie, nie, takimi problemami powinien żyć świat, aczkolwiek, no, to jest taka bardziej ciekawostka. Spokojnie, za chwilkę kolejny COVID, więc poczekamy. A kto ci takie coś, Adrian, powiedział? Witam ponownie po kilku godzinach przerwy. Cześć Grzegorz, Filip, YouTube po prostu zabawił się według piosenki, więc chodź pomaluj mój świat. No ale... Tam było na żółto i na niebiesko, a on mi tutaj pokolorował was na czerwono, na pomarańczowo, na fioletitowo, na sinokoperkowy róż. Naprawdę, no, ja się bardzo cieszę, że YouTube zrezygnował z tego już,
że jesteście znowu, że gandalfy białe znowu są białe. Szczęśliwej nocy. Całą noc grać nie będziemy. Słuchajcie, ja mam już przygotowaną trasę. To będzie taka trasa międzypaństwowa, że tak powiem, długa. Trasa dalekobieżna. Pojedziemy sobie oczywiście autokarem dalekobieżnym. Pojedziemy sobie z Wiednia do Genewy. Także szykuje się naprawdę atrakcyjna trasa. Tylko z tym, że prawdopodobnie będę musiał przestawić datę, ponieważ jak zostawię tą datę, która jest luty, no to większość trasy będzie w nocy. A jeżeli chodzi o Ferbusa, ja nie za bardzo lubię tutaj jeździć w nocy. A ja wam powiem dlaczego. Po pierwsze, za oknem jest totalna czerń i widać nic. A chyba każdy z nas chciałby widzieć jednak coś. Nikt nie chce widzieć nica. Także to jest pierwszy powód. A po drugi powód to taki, że jak się dojeżdża na te dworce, gdziekolwiek dojedzie się do jakiegokolwiek miasta i wychodzi się na tych dworcach, żeby, wiecie, tam no obsłużyć tych swoich pasażerów, to jest kompletna ciemnica. Nic nie widać, to jest niedoświetlone, ciężko się gra. I tutaj TML powinien moim zdaniem coś z tym zrobić, ale jakoś się nie kwapi. Powinni nam dać jakąś latarkę albo coś, no nie ma kompletnie niczego. Te oświetlenie, chociażby tych bocznych, wiecie, tych lampeczek, tych obrysówek, jest totalnie niewidoczne. No nic nie widać po prostu, nie? No i prawda, ostatnio nawet zjazd na autostradzie w nocy przejechałem. No, to jest pierwsza gra, gdzie naprawdę bardzo... pierwsza gra tego segmentu, może to by było górnolotnie powiedziane, bo... No cóż, no, jeżeli chodzi o autokary, to nie mamy jakoś zbytnio wielkiego wyboru. No ale w tej grze naprawdę bardzo ciężko jeździ się w nocy. Ja bym powiedział, że podróż w nocy w tej grze jest wręcz mocno nieatrakcyjna, co chyba nie jeden z was potwierdzi i się ze mną zgodzi. No tak mi się wydaje, nie? Także za chwileczkę będziemy sobie śmigać. Widzisz mnie? Damian Kowalczyk się pyta. No, Damianie, widzę cię, pozdrawiam. Oświetlenie w nocy powinni poprawić. Wiecie, no o ile te miasta są tam ładnie oświetlone, to jest problem na przykład już jak wjeżdżacie na jakąś tam wysepkę, na jakiś parking, no jest totalna ciemnica, no nic nie widać po prostu, nie? Dlatego ja tutaj sobie zaraz przestawię czas na letni, a nie taki jak jest obecny, bo ja tam chyba w komputerze mam czas według szczytywania daty z komputera, w sensie z mojego peceta, więc za chwileczkę to zmienimy, bo to jest po prostu, no moim zdaniem, chyba najbardziej racjonalne. Hubert Kabeli, wspierający od 8 miesięcy, jako gabaryciarz chłop ze mną jedzie. Witam, witam szanownego prezesa, dawno mnie tu nie było? Szanownego prezesa, dawno nie było tu mnie onego. No to witam, 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 Józowie pytam. Witaj ponownie. No to chłop wspomaga mnie na gabarytach i nie odwiedza mnie często. Co za chłop, no to ja zapraszam do częstszych odwiedzin. No chyba, że wiadomo, sprawy jakieś tam rodzinne, życiowe, priorytety, wiadomo o co chodzi. Ja też niestety lub też stety mam swoje priorytety. Dobra, dalej, proszę Państwa. I tutaj jest ta nieszczęsna data, którą ja sobie zmienię, Rachel. Tutaj mam 1.06 i niech tak to zostanie. Zobaczcie, z automatu tutaj, jak dam tą datę bieżącą z komputera, który on szczyta, no to jest tam 18.02, czyli mamy dzisiaj 18 lutego 2023. No ale jak zostawię tutaj sobie datę moją, to od razu się tutaj wyjaśniało i ja tak to zostawię. Ewentualnie mogę zrobić, żeby było wcześniej, że możemy wcześniej ruszyć o takiej godzinie 6 rano, zaraz po tym, nim pierwszy raz kur zapiał. No i cóż, no i będziemy jechać. Moi drodzy, ja na dzisiaj wybiorę sobie piętrowego Neoplana. Nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię ten autokar. Rozpocznij grę. Pojedziemy sobie dzisiaj tym piętrowym Neoplanem. Dzisiaj nie będziemy robić maszyny losującej, czym chcecie, jaką marką, jakim konkretnym modelem danej marki. Po prostu tak sobie dzisiaj tego... Pyrka w sosie, nazwa z Twitcha moja. Witam, witam. Dobry wieczór, wujku, i wszystkim. Cześć, Szymon, Luki, cześć, wujku. Uważasz, że wersja na PS5 Fenbusa będzie lepiej zoptymalizowana niż na PC? Luki, nie mam zielonego pojęcia. Zazwyczaj gry na konsolach chodzą płynniej, bo są już zoptymalizowane
z automatu pod konsolę, natomiast no ja Fairbusa na konsoli, tym bardziej PS5 nie grałem, ja nawet PS5 nie mam i powiem wam jeszcze więcej, nawet nie zamierzam kupować, no chyba że, znaczy nigdy nie mówię nigdy, może być tak, że będę miał taką potrzebę kupić z konkretnego tytułu, ale na razie i póki co na to się po prostu najzwyczajniej w świecie nie zapowiada. Hej, halo, co tutaj się dzieje? Dlaczego ten autokar ma od razu moją linię włączoną? Przecież ja w tym autokarze jeszcze nawet nie siedziałem. Dlaczego tutaj już od razu świeci linia? Takiego czegoś nie było wcześniej. Co tutaj TML zmienił? Przecież to samemu się włącza, kiedy po prostu wchodzi się do autokaru i się go odpala, po prostu uruchamia. Ja sobie tutaj zrobię, słuchajcie, taką na dzień dobry taką rewizję tego wszystkiego, czy tutaj nie ma jakichś śmieci, czy autokar na pewno jest przygotowany, czy jest czyściutki, czy mi go umyli do kolejnej podróży, czy ktoś czegoś nie zostawił, jakiegoś portfela. Tak jest, słuchajcie, no nie widzę tutaj niczego, żadnych takich niespodziewajek, autokar czyściutki, proszę bardzo, gotowy do kolejnej podróży. No okej. Także obchód zaliczony. Gdyby ktoś jeszcze tego Neoplana jakimś cudem na moim kanale nie widział, chociaż naprawdę byłby to chyba cud, no chyba, że ktoś z was jest nowy na kanale. Dobra, moi drodzy, i teraz tak, pozycja wygodna, odpalamy autokarek, jeszcze jedna, nie, dobra, zaraz sobie, a dobra, tak, drzwi sobie zaraz zamknę. Dobra, ja sobie go przygotuję do podróży. Chwila, bo to jakieś radyjko mi gra. A dobra, niech sobie gra, byleby cicho. Będziemy go zagłuszać. Dobra, odpalamy silnik. Dobra, ja sobie teraz, słuchajcie, tutaj wszystko powłączam, co trzeba. Teraz tak, tu te drzwi zamknę. Okej. Wi-Fi. Ogólnie strefa komfortu. Powłączamy wszelakie lampki do czytania, do srania, do biegania, do wszystkiego, co tylko możliwe. Tutaj damy wyświetlacz. Włączymy klimę, nastawimy 23 stopnie. Dobra, nawet 22,5 stopnia. Nawigacja pracuje. Bieg neutralny na razie i póki co. Zresztą mogę sobie tutaj już dać jazdę do przodu. Teraz tak, tutaj paliwa jest pełny zbiornik. Zobaczmy, co tutaj. No to jest z automatu włączone, czego ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego tak to jest. Nigdy tak nie było. Co oni tutaj co zmienili w update'ach, czy co? Ale po jakiego grzyba? No i tutaj, proszę państwa, co włączymy? Światełka włączymy. Okej. Ale czegoś mi tutaj brakuje. A gdzie się włączało gniazdka? Chyba, że nie w tym autokarze. Dobra, w tym autokarze widocznie tego nie ma. Ja powiem wam szczerze, już sobie pozapominałem, co tutaj jest, czego tutaj nie ma. Światełka i tak będą włączane indywidualnie, bądź też po prostu będą się wyłączały na zasadzie, że czujnik tego, nie? Czujnik światła. Dobra, zaloguj. I teraz tak, Wiedeń, mamy wyjazd o 6.02, jest 5.49, także proszę państwa, przyjazd o jakiej bądźkolwiek, wyjazd o 6.02 i między Monachium a Wiedniem będziemy sobie robić, słuchajcie, przerwę. Dzisiejszy bieg to z Wiednia przez Monachium, przez Zurich i kończymy bieg w Genewie. Jak widzimy, między każdym przystankiem mamy przymusowy parking, przymusowy postój. Tak to dzisiaj będzie wyglądać. Dobra, proszę państwa, w takim razie drzwi zamknięte, bieg do przodu włączony. Ja sobie tutaj jeszcze wypozycjonuję
O, świetnie. I Ferbus po prostu ze mną gada, jak należy. Natomiast no, Turis po prostu robi mi pod górkę, powiem wam szczerze. Aczkolwiek jeżeli mam być tutaj fair, no to Ferbus w Timbus niestety mi robi problemy. Dobra, moi drodzy, co tutaj piszecie? Lady of Old Trafford w podwójnej obsadzie ze mną jedzie. Dobry wieczór, spokojnego live'a. Pozdrawiam serdecznie, bardzo dziękuję, a ja tobie życzę spokojnej podróży tutaj ze mną. Mam nadzieję, że nie poobijam was w tym autokarze. Siadajcie wygodnie. Proszę mi tutaj nie nabrudzić autokarze jakimiś łupinkami po orzeszkach. Bardzo bym prosił, bo naprawdę tutaj ekipa sprzątająca się postarała, żeby w autokarze było czyściutko. No i czarny 123 w podwójnej obsadzie chłop ze mną jedzie. Witam cię w UB, życzę miłej gry i miłego wieczoru i miłej niedzieli. I to już 14 miesięcy, razem kawał czasu, pozdrawiam całą twoją rodzinę. Dziękuję bardzo serdecznie. No i cóż, no dziękuję za te 14 miesięcy i polecam się na kolejnych co najmniej 14 miesięcy. Zatankować nie potrzebuję, na razie jest ok. Tak jakoś mi się dziwnie blisko szyby siedzi w tym autokarze. No ale taka jest cecha charakterystyczna też tego autokaru, także no jest jak jest. Wujek, będziesz grał w Dziedzictwo Hogwartu, wiesz co, Rekin, na pewno nie będę w to grał na kanale, ponieważ nie jest to mój target, nie jest to strefa moich zainteresowań, aczkolwiek gra właśnie dlatego dla mnie może być potencjalnie jeszcze ciekawsza, że ja kompletnie nie mam ani wiedzy, ani pojęcia, chciałem powiedzieć, no wiedzy, pojęcia to jest jedno i to samo. Na temat tego uniwersum i te wszystkie jakieś tam zagadki, jakieś wszystkie tam przygody, to dla mnie będą spotęgowane tym, że gra jest na swój sposób fenomenem z tego, co to nawet ja to, słuchajcie, co ja się kompletnie uniwersum Harry Pottera nie interesuję, to po licznych recenzjach, które oglądałem na temat tej gry, no to nawet ja jestem w stanie stwierdzić, że gra w pewnym sensie jest fenomenem, tak? No i powiem wam, że gdyby nie jakaś taka krytyka z dupy wzięta, czyli tam atak na autorkę tego uniwersum, no to same uniwersum i fani tego uniwersum powinni być no wręcz w niebo wzięci, co zresztą są w niebo wzięci. I nawet ja, jak na chłopa, który tym się kompletnie nie interesuje, też widzę potencjał w tym tytule i jak tak oglądam gameplaye youtuberów, na przykład Roka tam podglądam, oczywiście Roka Olon, czyli Regiusza Maciaszka, to powiem wam, no wiele interesujących rzeczy tam jest, które nawet mnie, totalnie niezainteresowanego tym uniwersum, to bawi, co tam widzę, nie? Także no, jest to po prostu jakaś magia w tej grze i nie planuję w tą grę grać na kanale, ponieważ obrażałbym brakiem kompetencji swojej wszystkich fanów tego uniwersum, natomiast nie wiem, jeszcze nie kupiłem tej gry, nie wiem, czy kiedyś kupię, na pewno nie kupię jej dzisiaj, nie kupię jej jutro, może jak ona kiedyś tam potanieje, tak za rok, za dwa, jak wyjdą jakieś aktualizacje, jak wyjdą jakieś DLC, jak gra potanieje co najmniej o połowę, to może kiedyś się skuszę na zakup tej gry, ale Rachel nie będę jej ogrywał na kanale, jak będę w nią grał, to raczej tak dla swojej własnej hecy, tak, że tak powiem, only fun tylko for me, no i tak by to Rachel wyglądało, ale na chwilę obecną, no raczej tego tytułu nie zakupię, jeszcze go sobie poobserwuję, aczkolwiek no na pewno gra jest fenomenem na pewien sposób, miliony ludzi nie może się mylić i z tego co ja widzę, nie interesując się tym uniwersum, no cieszy mnie to co widzę, także no jest jakiś fenomen, że nawet takiego chłopa jak ja, co nie siedzi w tym uniwersum i się nim nie interesuje, no widzę w tym no, jakiś duży potencjał i to nie jest mały, tylko ogromny potencjał tej gry, nie? Czyli no jest to fenomen, jak nawet taki człowiek jak ja, który nie siedzi w uniwersum, tym uniwersum się na swój sposób ekscytuje, prawda? Dobra, otworzymy im tutaj luki bagażowe, no i moi drodzy, przepytamy ich, gdzie oni to chcą jechać, bo wyobraźcie sobie, że nie wszyscy
którzy tutaj stoją na tym dworcu, chcą jechać moim autobusem. Hallo, fahren Sie in meine Richtung? Ta jedzie do Genewy. Zrobimy jej tutaj skanowanie biletu, okej. Okay. Ta jedzie też do Genewy, okej. Ta też do Genewy. O kurczę, do samej Genewy. Czyli przez całą trasę ze mną pojadą. A ten gdzie chce jechać? Ty, ale to Rachel chyba nie ze mną, proszę pana. No nie wiem, ten chłop raczej nie jedzie ze mną. No oczywiście, że nie. No chłopie, Google masz na czole i jeszcze nie widzisz, kaj my jademy? Co, napis niewidoczny czy jak? Ta kobitka też do Genewy. Klepiemy ją od razu. Ta kobitka jedzie z nami do Monachium. Ta będzie chciała kupić bilet. Do Genewy. Dobra, od razu jej wydrukujemy i przeskanujemy po kodzie QR. Magdeburg, no chłopie, no posrało cię. Dobra. Ta pani z nami do Monachium. Ten pan do Genewy. Tak, albo mi się wydaje, albo tych pasażerów dzisiaj tak trochę więcej jest. Do Zurichu, okej. Okay. Pani z nami jedzie. Tutaj najwięcej do Genewy, czyli przez całą trasę. Rozpalona do zieloności Marylka. 10 zł. Cześć mój wujaszku kochany, dziś chciałabym szybkiego leczenia bez ostrego męczenia, więc nadzieja w doktorku. Gdzie jesteś mój hałsiku? Mam okres i chce mi się siku, uśmiechnięta twarz z rogami. Pani jedzie do Oberhof. Czy pani oszalała? To nie jest pani autokar. No właśnie, żegnamy panią. Doktor House, czy jest tutaj doktor Haupa? Bo tutaj mamy interesanta do pani, do pana Haupy. Doktor, lepiej uważajcie z komentarzami w stronę doktora House'a. Bo on ma łuczniczkę. Jak was ustrzeli, to ino roz. Dobra, proszę państwa. Czy tutaj wszyscy już siedzą w środku? Przepraszam. A co tutaj się dzieje z tymi rączkami? Tak na krzyżyk? A co tu chodzi? Dobra, nie widziałem tego. Skrzyżowali się tutaj. Tak oficjalnie w autokarze. Co za chłopy. Dobra. Nikt się nie bawi smartfonami? No nie może być. Patrzcie, nikt smartfona nie wyciągnął. Czyżby TML tutaj zrobiło jakąś aktualizację pod tym kątem? Bo tu w ogóle autokar już z odpalonym wyświetlaczem. Takie rzeczy, no, Rachel, nie były nigdy wcześniej. Dobra, zamykamy drzwi, że... poblokujemy te, słuchajcie, poblokujemy... Czy ja je w ogóle zamkłem? Tak, zamkłem, są poblokowane. No i cóż, która jest godzina? 6:02, czas na odjazd. W takim razie tutaj muszę się... nie, jest 5:59. Zrobimy tutaj, słuchajcie, postój, że niby do 6:02. Chociaż to ja mam minutę wcześniej przed odjazdem zaprogramowane. 6:02 odjazd, rozpocznij jazdę. Także tutaj, proszę państwa, jest już włączony, jakby nie było taki jakby logbook. I tu musimy wykręcić między Monachium a Wiedniem gdzieś pauzę. Wiecie co, jest tutaj tych pauz kilka, co najmniej cztery na pewno. Więc na którymś na pewno się zatrzymamy. Na razie i póki co nie planuję, bo długa trasa przed nami. No i zapowiedź. RAPER 782. Jest raper. House. 10 zł. Czy jakaś Marylka ma jakiś problem? Kagwiazdka, gwiazdka, waraz, dwa, trzy.
Niech no tylko siądzie, nie daj Bóg, obok mnie to nawet kaczuszka i lewatywa jej nie pomoże. Ja jadę z tyłu jedynie z żoną, twarz przesyłająca całusa, poza tym witam wujaszku, witam czaty machająca dłoń. Cześć raperku. Moi drodzy, ja bym tutaj rapera nie prowokował, bo raper ma łuczniczkę, a ta jak u was ustrzeli z łuku, to będziecie mieli akuku. I nawet wtedy doktor Chałupa was nie wyleczy z tego. Także nie prowokujcie losu. Ja wiem, że ten komentarz był dla mnie, ja tutaj rapera w to zamieszałem, no ale cóż, no obróciłem, że tak powiem, kota ogonem, troszeczkę stworzyłem z tego chaosik i obróciłem to w żart. Hogaty, ten Hogaty, czy to jest ten Hogaty, którego mam na myśli, czy to jest inny Hogaty? Hogaty, hej, pamiętasz donate 10 tysięcy złotych? Jakbym mógł nie zapomnieć, ty? Czy tam zapomnieć? Wujek, to jest nasze stare pokolenie. Patryk Tabak. Pasażerów na pewno jest więcej niż kiedyś. Ostatnio miałem w pewnym momencie 31 osób na trasie, a wcześniej to jak do 20 doszło, to był cud. No, powiem wam, czekajcie, ja teraz włączę ten komputer i powiem wam, ile mam teraz człowieków. Ciupciacz, co lubi ciupciać? 9 zł 52 grosze. Czemu tu jest tak? Waliła wiocha gruchę, a teraz grucha wali coś na wiosce. Grucha borował niejedną dziurę i zalewał niejedną formę. Kompletnie nie rozumiem treści tego donate'a, aczkolwiek nie odpowiadam za treści tych donate'ów. Ja nie wiem, tutaj takie troszeczkę, to nie wiem, oderwany był ta treść, nie rozumiem jej kompletnie. Tak czy inaczej dziękuję za wsparcie. Słuchajcie, teraz mam 12 tylko. Teraz mam tylko 12, troszeczkę mało, nie? Troszeczkę mało. No dobrze by było, żeby było tych pasażerów więcej, no skoro mamy tutaj klasyfikację autokarów od 10 metrów do nawet chyba 18, z tego co... Nie, 18 nie ma tutaj, ty by musiał być na przegubie chyba. Nie wiem, jaki tu jest najdłuższy autokar w sumie. Chyba 13-metrowy albo 14-metrowy. No to jak już... Ała, nie na tym pasie stoję. Shit. Mogę wycofać? Nie, bo za mną auto już jakieś stoi. Zagapiłem się, na złym pasie stoję. No ale dobra, niech on tym Land Roverem pojedzie i ja sobie pojadę tutaj za nim, bo nie mogę teraz ruszyć, bo jest czerwone światło dla tych, którzy skręcają w lewo, no. No widzicie. Junior Turbo oczywiście wykorzystała sytuację, żeby wkleić mi soczystą lamę. Ta kobita mnie nie oszczędza. Ta kobita mnie nie oszczędza. Także thank you very much. Gorol z Sosnowca. 9 zł 52 grosze. Gorolice, witaja Hanesowo. Dzisiaj byłem w Silesia na parkingu. Podchodzi do mnie facet, czy chce perfumy kupić. Ja ze nie idź pan stat i Google, a ten panie ja nie Rumun, ja uczciwy polski złodziej i w katycznie ordynali z Rosmana. Ja uczciwy polski złodziej. Jaki chłop. No słuchajcie, jest ze względu na to, jak jest. Są różni domokrążcy, też chodzą po mieszkaniach, Gorol Sosnowca, chodzą po mieszkaniach i sprzedają różne rzeczy. Normalnie kiedyś stali na ulicach, a teraz oni już są na tyle bezczelni, że jak taki typowy domokrążca, wiesz, zadzwoni ci do drzwi, no i tam już ci macha, nie, tam spod katany, czy tam pokazuje ci torbę wypasioną, że on ma jakieś zegarki, że ma jakieś perfumy, że ma jakąś elektronikę. No niestety jest ich coraz to więcej. Był jakiś czas, kiedy się uspokoiło od tych domokrążców, no i oni niestety znowu chodzą, ale jest też niestety bardzo dużo takich domokrążców, którzy po prostu żebrzą. Żebrzą o to, żeby dać im coś do jedzenia, żeby dać im pieniądze, znaczy zazwyczaj chcą, żeby dać im pieniądze na coś do jedzenia. Ja wychodzę z takiego założenia, że jak taka osoba do mnie zadzwoni, ja zawsze dam, ale jedzenie. Jeżeli chcesz pieniądze na jedzenie, to ja ci dam od razu jedzenie. Zobacz sobie, jaki dla ciebie to jest komfort, nie musisz iść do sklepu. Od razu dostaniesz ode mnie jakąś tam konserwę, którą będziesz mógł sobie przechować na dłużej. Trupnia. Czy coś. 10 zł. Drogi wujaszku, będzie OMSI 2. I dwa pytanie, czy myślisz, że gra debus, gdy odblokują moderskie studio, myślisz, że będzie tyle modyfikacji, co w OMSI 2? Przydałby się taki klimat polskiego symulatora autobusu w pięknej oprawie.
Krupniok, ja nawet nie wiem, że w Debasie mają coś odblokować. Znaczy, jeżeli chodzi o scenę moderską, to ja się obawiam, że to się skończy tylko na malowaniach. Naprawdę szczerze w to wątpię, żeby oni udostępnili jakiś edytor pod tworzenie map. Sorry, ale jestem optymistą, ale naprawdę w to nie wierzę. Jeżeli będą modyfikacje dostępne, to tak jak w Ferbusie, że to będą rejcze tylko malowania, że będziesz mógł sobie w jakieś swoje ulubione barwy przyozdobić te autobusy w Berlinie i to i tak jest głupie troszeczkę. Znaczy będzie się nazywało, że TML jest otwarty na scenę moderską, bo pozwala coś zmodyfikować, coś spersonalizować, ale na przykład ja sobie nie wyobrażam dać sobie malowania autobusów, na przykład, no nie wiem, tutaj GOP-u, kiedy ja jeżdżę po Berlinie. Przecież to jest bez sensu. O ile tutaj jeszcze w Fernbusie jest jakiś tam malutki sens malowania sobie tych autokarów, swoje własne barwy, tam ludzie robią swoje własne skiny, ale na przykład też już dla mnie jest bez sensu, że ktoś sobie walnie malowanie Singbad, kiedy tutaj w autokarze odtwarza no zapowiedzi Hello to Fairbus, nie? R-780, takie trochę dziwne to jest według mnie. House. 10 zł. Wujcio, ale mam nadzieję, że jak moja Dorotka wróci, to na kolejnym przystanku będziesz miał dla niej przejazd za free. Lekko. No jasne, kurde, Marylkę, żebym wysadził na żądanie pod świecącą latarnią. Także wujaszku, jakby co, z żoną będziemy z tyłu. Wy zawsze jesteście z tyłu, nie wiem czemu. Tak wam się te tylne kanapy spodobały, jakby tam sam Kuba Wojewódzki siedział. Nie wiem, o co chodzi z tymi tylnymi kanapami. A ja potem tam znajduję jakieś dziwne rzeczy. Nie będę nawet... Ja nie jestem nawet w stanie sklasyfikować ich pochodzenia. Co to w ogóle jest? Albo żeby was nie zawstydzać, publicznie nie powiem. Tak czy inaczej, różne tam się rzeczy dzieją. Natomiast wracając tutaj jeszcze do pytania o OMSI 2, tak, oczywiście będzie. Ja z niego nie rezygnuję, tylko że nie obiecuję wam go często. No będzie raz na kwartał, nie? Bo on tyle mi pali nerwów i zabiera mi całe siły witalne, że ja się nim tak samo cieszę, co się nad nim wkurzam. Poza tym, no nie wiem, kiedy będzie kolejne spotkanie z OMSI 2. No mam tam jeszcze tą mapę Opola do objeżdżenia. Nie omieszkam ją sobie oczywiście objeździć, ponieważ no skoro już otrzymałem tą mapę, skoro już mi ktoś zaufał i mi ją dał i naraził się nawet na słowa mojej krytyki wobec niej, no to czemu miałbym z tego nie skorzystać? Natomiast nie wiem, kiedy te spotkanie Anetka, będzie po prostu. 9 zł. No i tyle w temacie. Grosze. A ja bym chciała, żebyś ty był moim doktorem. Każdy inny lekarz jest dla mnie dziwnym tworem. A musisz wiedzieć, że jestem bardzo chora i tylko ty możesz ujarzmić we mnie dzikiego stwora. Znowu Anetka mi tutaj rymuje. Nawet sensownie, dosłownie. Anetka, jak ty mnie imponujesz. No nie mogę po prostu z wami. No nie mogę. Anetka. Powiem ci. No. Bawisz mnie tutaj niesamowicie. Grongas. Jako autostopowicz chłop ze mną jedzie. Ale ma już tabliczkę Golda, słuchajcie. Dobry wieczór. Pozdrawiam z Ostrawy. Urlopik. A, pozdrawiam, życzę miłego urlopu w Ostrawie. Ostrawa jest ładna. Ostrawa, Bratysława. Tak, szczerze mówiąc, bardziej mi się podoba Bratysława niż Ostrawa. Ale w Ostrawie też jest ładnie. No i Junia Turbo, raper, to niech lepiej posprząta ten bajzel z tyłu, a nie żebra o przejazdy za free. No, słuchajcie, ja jeżdżę tutaj dla przewoźnika Fairbus. Znaczy, tego... Jezus, jak on się nazywa? Flixbus. Więc Flixbus sobie po to posprząta. No. Także tak to wygląda. Wiecie co, ja rozpędzę autokar tak do 80 i wrzucę mu tępy mat i niech on sobie gna, nie? Stupki Anetki w sandałkach. 9 zł 52 grosze. Jest i mój ukochany tutuber. Już się uśmiecham, jak cię widzę. Jak słyszę twój głos, który kodzi zawsze twoje nerwy, jestem w siedmiu niebie. Uśmiech poprawia humor w pochmurny dzień, jak ja zazdroszczę twojej żonie Zema cień, a co dzień. Ja chyba specjalnie sobie zrobię po tym stipi zrzut ekranu tego, co tutaj napisałeś, jak ja zazdroszczę twojej żonie, że ma ciebie i jej to pokażę. Patrz, patrz, doceń to, czego ty nie możesz docenić.
rzeczy ona docenia, ale nie zawsze. To zależy od faz księżyca, którą nogą stanie i jaki ma humor. To kiedy, no, będzie pełnia, kiedy stanie lewą nogą, to patrz, zobacz sobie. I zawsze to pamiętaj. O kurde. No tak czy inaczej, thank you very much. Anetka jest, nareszcie już czekałem. Co myślisz, wujku, o Komunie 2.0? To ja już... Aha, to ja sam to tak nazwałem dzisiaj. Komuna 2.0, te mięso na kartki, tak? Co te obostrzenia? No źle się dzieje. Słuchajcie, jak wam mówiłem dzisiaj do południa, są rzeczy, które mi się w niedalekiej przyszłości podobają, jak na przykład samochody elektryczne, bo to mi się akurat podoba. Ale są też rzeczy, które mi się nie podobają, czyli na siłę ukrócanie naszej wolności w ten czy inny sposób, nie? No i na przykład ten pomysł pod tytułem jedzmy 16 kilo mięsa w skali roku mi się wciulnie podoba, tym bardziej, że ja lubię sobie zjeść schaboszczaka i rolatkę. Wyobrażacie sobie śląski obiad bez rolatki? No, no nie zawsze mamy roladę, nie? Bo to wiadoma rzecz. To jest dużo roboty z taką roladą. Te mięso kosztuje bardzo dużo. To jest po pierwsze, a po drugie trzeba je bardzo długo dusić. Że taka roladka, wiecie, nie? A jeszcze kupicie taką roladę, a jak wam się to tam parę godzin dusi w tym gormcku, to potem macie taką roladka. I powiedzą ci, że 16 kilo kupiłeś. Kiedy z tego 16 kilo na rolady fizycznie zje się 6. Czy ktoś to w ogóle wziął pod uwagę? Ja się pytam. Tam w tej UE. Na razie ja sobie z tego jaja robię. Nie wierzę, że takie coś prowadzą, ale jak kilka lat temu powiedzieli o tym, że od 2035 roku nie zarejestrujecie już fabrycznie nowego spalinowego, to też każdy się śmiał. Tylko z tym, że dzisiaj się już nikt nie śmieje w tym segmencie, nie? Żarty się skończyły. Prawo. 9 zł 52 grosze. Policjanci ostatnio zabili tez czarnego zero odzewu mediów, bo nie biały zabil, a ja mam taki komentarz użynem. Prawo, ty lepiej uważaj, żeby cię tutup za te hasełko tutaj nie namierzył, wiesz, bo Google ma swoich szpiegów i możesz mieć przez to kłopoty, także no. Mówi się dzisiaj Afroamerykanin, wiesz. Dzisiaj są takie, rozumiesz, szopki, że jak nawet zrobią w przedszkolu jakąś tam, jakiś tam teatrzyk z wierszyka o tym właśnie Bambo, no to już jest kłopot, nie? To już tam nawet sprawa medialna jest, że nie wolno takich rzeczy robić. Nie wolno, bo to już jest rasizm, to już jest źle. Także no, myśmy się uczyli przez całe lata tego wierszyka, a teraz nie wolno, nie wolno takich rzeczy robić. A ja widzę, tam celowo wstawiłeś M. No ale uwierz mi, algorytmy YouTube'a są coraz to bardziej wyrafinowane. Chat GPT cię tam wytropi. Czekaj, ta, co mnie ominęło, bo ja nie w temacie, Grąga spisze. Nie wiem, o czym ty piszesz, co cię ominęło w temacie. Patryk K. poleca Silesia City Center, bo byłem w Galerii Katowickiej i jest ładna. Nie wiem, jak Silesia City Center. Jeżeli byłeś w Galerii Katowickiej, tam w centrum miasta, przy dworcu, a właściwie to na dworcu, no to Silesia City Center jest o wiele bardziej rozbudowana, o wiele bardziej atrakcyjna i o wiele więcej tam masz tych butików i tego wszystkiego. Także zanim ci wprowadzą obostrzenie, że możesz sobie kupić tylko 3 łaszki raz na jakiś czas, to polecam ją odwiedzić. Bo potem może być problem z tymi łaszkami. Słuchajcie, no ja nie wiem, kto tutaj co planuje, ale ktoś jakiś totalny Armagedon ktoś planuje. Zobaczcie, jak wejdą takie elektryki, to ucierpi branża paliwowa, tak? Rafinerie i tak dalej, i tak dalej. To jest polityka celowa pod maską ekologii i ekonomii, ale uknuta przeciwko komuś konkretnemu, nie? Naszym kosztem. Druga sprawa. Zobaczcie sobie teraz, jak branża odzieży ubraniowa też po prostu ucierpi, nie? Jak tak im spadnie zainteresowanie, no po prostu przez te rygorystyczne przepisy, które gdzieś tam planują kiedyś wdrożyć,
Oczywiście to są na razie tylko takie śmichy, chichy. Na razie sobie z tego jaja robimy, ale tak jak powiedziałem wcześniej, też robiliśmy sobie jaja z tego, jak ktoś powiedział, że od 2035 będą jeździć tylko same elektryki, nie? W sensie będą jeździć same elektryki, że nie zarejestrujecie spalinówek. No to też były śmiechy, chichy, też se każdy jaja robił, tylko z tym, że teraz się już nikt z tego nie śmieje, nie? To także w każdej takiej sytuacji coś prawdy jest i teraz se możemy z tego jaja robić, ale jaja przestaną być jajami, kiedy ktoś to klepnie, nie? I to już nawet nie wtedy, kiedy cała Polska śpi, tylko oficjalnie w ciągu dnia. MG 9 zł 52 grosze. Jeżeli tak będzie dalej, to będzie limit zużycia powietrza i przy twarzach będą liczniki i jak się przekroczy, to będą człowiekowi tlen odcinać. Panie, tutaj chodzi o to ogólnie, żebyś ty jako jednostka zostawiał jak najmniej węgla. I wiesz, wdychasz powietrze, wydychasz dwutlenek węgla, więc zostawiasz skazę węgla, nie? No i trzeba tą skazę węgla jak najbardziej zredukować. W związku z tym, no, jako jednostka dla środowiska jesteś kłopotem. No? Także, żebyś MG nie wywołał wilka z lasu, jak będziesz mieć taki licznik przy gębie, ileś to wyprodukował tego dwutlenku węgla. No właśnie. Także ty nawet nie pisz tego na głos, bo wiesz, ściany mają uszy i oczy nawet. Misiek po prostu 87. Powiem wam, że człowiek się śmiał na filmie Człowiek Demolka z tego powalonego społeczeństwa, a widzę, że nasi dokładnie w to samo idą. Ha, ja ci, Misiek, powiem coś jeszcze więcej. Dzisiaj po południu czytałem taki artykuł, że Terminatory nadchodzą, nie? Jak Elon Musk sam powiedział, że on się nie obawia bomby jądrowej, bo o wiele gorsza jest sztuczna inteligencja. Gorol z Sosnowca. Terminatory nadchodzą. 9 zł 52 grosze. Byłem w Silesia dzisiaj na zakupach i jadłem super jedzenie jazz, amerykańskie jedzenie, jadłem steka z karczku z opiekanymi ziemniaczkami, pieczarkami i dipem wasabi, do tego lemoniada, domowa pycha, warto 70 zł wydać. Gorol Sosnowca, jak będziesz w Silesia City Center, i ja tutaj nie reklamuję, to nie jest żadna reklama, jak będziesz tam w tym całym sektorze kulinarnym, tam zaraz na samym początku masz taką restauracyjkę malutką, znaczy to jest taki, no, restauracyjka, no co ja gadam, no to jest taka, no wiecie, taki, no niby na zasadzie fast foodu, ale tam masz jedzenie na wagę i tam bierzesz sobie tackę i nabierasz sobie swoje własne jedzenie. No i tam masz, rozumiesz, kuwety i masz w tych kuwetach albo ziemniaczki, albo frytki, masz mięsiwa, masz sosy, masz sałatki i sobie sam nabierasz i oni ci to ważą i za to płacisz, nie? Tam obok zaraz jest coś podobnego, tylko że tam jest fish coś, same ryby. To ja ci polecam i tą jedną, i to z tymi rybami. Jakie tam są dobre ryby i tam, gdzie jest ta żywność na wagę, to jakie tam są dobre te rzeczy. Ojejku, naprawdę niesamowicie dobre tam to jest. Ja polecam, jak tam będziecie, to polecam właśnie nie jakieś tam hamburgery z popularnych fast foodów, tylko właśnie to jest takie zwykłe, domowe jedzenie na wagę, ale jakie jest zajebiście pyszne. Naprawdę polecam. Kompocik możecie sobie tam nawet do tego kupić. Powiem tak, jesteśmy pionierem, jeśli chodzi o węgiel, a zamknęli nam kopalnie. Polska żyje z węgla, co do rolników serce boli, bo państwo nie kupuje od nich warzyw i nie mamy tego w Lidlach, przecież rolnicy rozdali na ulicę bulwy. Ale co ty gadasz, jak to? Przecież są w supermarketach polskie nasze warzywa. No przecież, kurde, byłem dzisiaj na zakupach, to widziałem. Masz, kraj pochodzenia Polska. Ja zazwyczaj patrzę, zwracam na to uwagę. Owszem, masz tam winogrona, kraj pochodzenia Hiszpania. Ale na przykład marchewkę czy cebulę widziałem, kraj pochodzenia Polska. Jak nie ma, jak jest? Co ty mi gadasz, jakieś dziwne rzeczy? Może ty chodzisz do jakiegoś złego supermarketu, gdzie takich rzeczy nie ma, nie wiem. Ja chodzę po supermarketach, tutaj nawet do naszych niemieckich supermarketów i widzę, dużo jest warzyw i owoców, kraj pochodzenia Polska. Także nie zgodzę się tutaj z tobą, trochę taka propaganda. Natomiast miałem wątek i się wybiłem z tego wątku. Kurde, miałem coś ważnego powiedzieć i teraz tymi warzywami mnie wybiły z tego wątku. Kurcze, patrz, co za chłop.
Tylko sama chemia, sama chemia. Ja ostatnio, co mnie zdziwiło, widziałem nektarynki, kraj pochodzenia Pakistan. No wiecie, no też tak może być. Kiedy będzie Fiat 125P? No w czwartki zazwyczaj, co trzeci czwartek. No w każdym Fiacie zapowiadam, że co trzeci czwartek jest, nie? 9 zł 52 grosze. Jak wprowadza co Maja wprowadzić z tymi spalinowymi, to ja się dowiedziałem ze zeby moim maluchem wyjechać z garażu. Będę potrzebował jakiegoś specjalnego pozwolenia, to co mam się na niego patrzeć, jak stoi w garażu? Nie, masz go sprzedać, zezłomować, oddać go na złom i kupić sobie elektryka. Prosta jak budowa cepa. Czego ty nie rozumiesz? Powiedz mi, w którym momencie? Gdzie jest ten punkt, w którym się zawiesiłeś? Jak na razie i póki co dużo ludzi w rządzie po prostu temu oponuje. Mówi, że to się sprawdzi tylko wtedy, kiedy ceny samochodów elektrycznych albo do zakupu, albo pod wynajem będą niższe. Jeżeli te ceny będą przystępne dla kieszeni zwykłego, przeciętnego Jana Kowalskiego. No i mają bardzo... I ja się bardzo cieszę, że są takie osoby, które na to zwracają w rządzie uwagę. Między innymi też pani minister odpowiedzialna za środowisko, która tak mówi. No to skoro pani, tutaj nazwiska nie podam, bo oczywiście nie pamiętam, ale skoro ta pani twierdzi, patrzcie, ona jest za ochroną środowiska, a ona twierdzi, że to się nie uda, ta cała elektryfikacja, jeżeli te ceny nie będą przystępne dla naszych kieszeni. Czyli skoro pani chcąca i dążąca do ekologii mówi takie rzeczy, to znaczy się, że po prostu dobrze się dzieje, że na takie rzeczy zwraca uwagę. Żeby coś takiego wymyślić, to musieliby być po pewnej trawce albo wciągali pewien biały proszek. Pozdrawiam i miłego wieczoru, szeroko uśmiechnięta twarz. No, Czesiek z brodą, nie jedno to, co ktoś wymyślił, wciągając kreskę, dzisiaj już jest, że tak powiem, w ogólnych przepisach i regulaminach. Także możemy sobie tutaj protestować, możemy sobie tuptać, szczypać i odgrażać się nie wiadomo jak mocno, możemy to hejtować, możemy robić wszystko, ale no niestety prawda jest taka jaka jest i rzeczywistość jest też taka jaka jest. I tutaj wszelaki opór nie ma sensu, znaczy ma sens oczywiście, ty sobie możesz jechać, możesz sobie protestować, ale dostaniesz z armatki wodnej, wrócisz do domu, nie wiem, wypłaczesz się tam kochance, mamie, żonie w ramię i będziesz musiał zaadoptować nowe warunki, w których na siłę się znajdziesz. Koniec, kropka. Czego tutaj nie rozumiesz? W którym momencie złapałeś laga? Także no, tak to wygląda, proszę Państwa, no niestety, no. Czekaj, to ja bym musiał obchać 50-letnią syrenkę, która stoi w garażu i tak funkcjonuje do dzisiaj. Teraz mi smutno. Nie, no, samochody tego typu będą traktowane inaczej. Z tymi warzywami jest jak z iPhone na urządzeniu, jest tylko napisane, że zaprojektowane w USA, Kalifornia, a małym druczkiem na opakowaniu Made in China. MG, ja ci powiem coś takiego. Była haja niejednokrotna, na przykład z przepakowaniem truskawek, co słyszeliśmy latem, że truskawki przyjechały z Hiszpanii, przepakowali je tam do jakichś polskich koszyków, i jako produkt polski sprzedawali, ale zauważ, za każdym takim razem jest haja i to medialna. W związku z tym, no, jeżeli takie przekręty są, ja nie mówię, że nie ma szarej strefy i nie ma przekrętów, ale jeżeli one są, to nie wierzę, żeby na tak wielką skalę, że przychodzisz do takiego sklepu i widzisz marchewka, kraj pochodzenia Polska, żeby ona faktycznie była skądś inąd, bo teraz te kontrole naprawdę są bardzo częste, rutynowe, niezapowiadane. Wiem, bo mam znajomych i znajome, które pracują po sklepach tego typu. No i różnie to bywa, nie? Także to też jeszcze zależy od marketu, jaka to jest marka, w jakim markecie, bo różne markety mają swoje wewnętrzne polityki i różnie to działa, ale przepisy są jedne i te same unijne, no i wszyscy muszą pod te prawo się tam gdzieś po prostu dostosować, nie? Jeden supermarket jest taki, że w roku co miesiąc ma kontrolę, a drugi supermarket jest taki, że przez 2 lata tam nikt nie przyjdzie i niczego nie sprawdzi. No. Tak to jest. No. Od czego to zależy? Nie mam zielonego pojęcia. Tutaj musieliby się też znawcy wypowiedzieć, a mamy tutaj takich znawców w drużynie Jediów, ale akurat dzisiaj ich nie widzę,
bo oni by to na pewno doprecyzowali i wiele by na ten temat mieli do powiedzenia. Co sądzisz o pączkach pięć... Co? Czekajcie, bo uciekło mi to. Ale dzisiaj dużo piszecie. Także ja nie nadążam tego czytać. Co sądzisz o pączkach 5 zł za 12 sztuk z Biedronki? Ja kupiłem sobie tylko 5, ale prawdziwych z piekarni. Te z Biedronki to cała tablica Mendelejewa, ale i tak najlepsze były te od Baboli. Gorol z Sosnowca. 9 zł 52 grosze. Będzie świat dla bogatych bogaci beda jeździć z spalinówkami, latać samolotami, jeść mięso, ubierać się w luaj i wiat innych guci, a nam zostanie trawa, mąka ze świerszczy i worek płócienny. Gorol Sosnowca, no nie tak do końca to jest, jak piszesz. No nie tak do końca to jest, jak piszesz, bo no wiesz, to jest takie... To jest bardzo popularne to, co ty napisałeś, że my będziemy jeść robaki, a najbogatsi będą jeść mięso, że my będziemy jeździć elektrykami, a najbogatsi będą jeździć spalinówkami, że my będziemy jeździć tramwajami, a oni będą latać samolotami. To jest najbardziej popularny tekst w internecie, jaki ja czytam, a to jest tak naprawdę, no gówno prawda. No, taka jest prawda, że to nie do końca jest prawda albo gówno prawda, no. Bo ci najbogatsi już tam mają prototypy czegoś, czego ty nawet jeszcze na oczy nie widziałeś, nie? A tak przy okazji też są inwestorami tego, co szykują dla ciebie i sprawdzają różne rzeczy nawet na sobie, co nie każdy o tym wie, no ale to już jest temat naprawdę do szerszej dyskusji i nawet nie mam ochoty teraz na ten temat gadać. Z tymi pączkami z Biedry, słuchajcie, ja też tutaj się nie wypowiem, bo to zależy od placówki, jaka jest, jaki jest kierownik danej placówki, ale u nas osiedlowa Biedronka ma pączki ze Stoksana. I to jest normalna piekarnia, gdzie pączki ze Stoksana ja mogę kupić gdziekolwiek indziej. I to te pączki, które... ja akurat w tym roku nie kupiłem pączków z Biedronki, ale jadłem pączki z Biedronki, to są normalne pączki, które ja mogę bezpośrednio kupić u Stoksana. To są te same pączki. Nic dodać, nic ująć. Nie wiem, jakie ty tam miałeś pączki za 5 zł 12 sztuk. Nie mam zielonego pojęcia. No ale... Nie wiem, może źle trafiłeś, albo jest u ciebie tak jak jest, ale no ja u mnie na to narzekać, Rachel, nie mogę, a pączki... No akurat w tym roku pączków z Biedronki no nie kupowałem, ale... Ale miałem już okazję jeść i ja no raczej na to nie narzekam. Dobra, moi drodzy, tutaj jeszcze jest parking, tutaj jest jeszcze parking. My się zatrzymamy na tym, gdzie tutaj jest ten widok. Nie wiem, co tutaj właściwie jest. Zobaczymy, jak się tutaj zatrzymamy. Dobra. Oczywiście, wiedząc, że są różnego rodzaju jakieś tam pakiety, kup 12 za dużo taniej, żeby to sprzedać w dniu takim jak tłusty czwartek, tak żeby im to nie leżało, bo taki pączek ci się zestarzeje za 2 dni, to już jest, już możesz hokeja nim grać, więc po prostu chwytają się różnych promocji, robią różne akcje, no. Ale to, że taka akcja jest, to nie znaczy od razu, że to jest, wiesz, od razu cała tablica Mendelejewa. Bo uwierz mi, że ten pączek, który ty kupisz z cukierni, to też jest tablica Mendelejewa. Oj. 10 tu za mocno w łuk wleciałem. Drogi wujaszku, ja uczciwy, pracujący, zwykły człowiek, najniższa krajowa, rachunki, wysokie jedzenie, drogie. Jeżeli będzie wybór elektryków, to niech dadzą Kowalskiemu elektryka za 15 tysięcy złotych. Każdy mówicielskie czasy idą. No za 15 tysięcy złotych na pewno ci nie dadzą elektryka. No come on, no zejdź na ziemię, come on, please. Jak ci mogą dać elektryka za 15 tysięcy, jak dzisiaj na przykład samochód hybrydowy kosztuje około 100 tysięcy, to jak elektryk mogą ci dać za, rozumiesz, 15 tysięcy? No nie przesadzajmy, nie wpadajmy w jakieś skrajności, bo wiecie, trzeba być troszeczkę realistą. Ja mówię, za taką przystępną cenę pojazdu silnikowego na tradycyjną jednostkę napędową. Czyli na przykład jak taki nowy Opel Astra będzie kosztował 112 tysięcy z jakimś standardowym wyposażeniem, to niech tyle samo kosztuje elektryk. O, ale nie tam, że od razu za 15 tysięcy. Czemu mają ci dać za 15 tysięcy? No, za darmo mają rozdawać. No, proszę cię. Także nie popadajmy w jakieś skrajności. Bądźmy realistami. Dobra, bo się tak nagle zachmurzyło.
wielkie chmury, ten wiatr tutaj mi zagonił. Anetka, 9 zł 52 grosze. Jestem pewna, wujaszku, że przy tobie w nocy nie ma spania i za to należą ci się wielkie słowa uznania. Żadna kobieta nie zazna przy tobie nudy, leciałabym na ciebie nawet wtedy, gdybyś był rudy. Ja pierdzielę, Anetka! Ja się zaczynam nad tobą zastanawiać, serio. Leciałabym na ciebie nawet gdybyś był rudy. Ja bardzo często jestem przez moje oświetlenie rudy. Poza tym moje oświetlenie kłamie, ponieważ niejednokrotnie jak siedzę tak blisko świateł, to przez to, że te światła jedno świeci na mnie z lewej, a drugie z prawej i z góry, to robią mi takie wory pod oczami, co jest to kompletną nieprawdą. Ja nie mam woru pod oczami. Mogę wam to udowodnić. Patrzcie, na przykład teraz kamerka pokazuje mnie tak, nie? I widać takie lekkie, jakby miał wory pod oczami. Znaczy teraz nie widać tak, bo to widać tylko w ujęciach, jak siedzę bezpośrednio blisko pod tym. To jakby miał wory pod oczami. To jest nieprawda. Moja kamera kłamie na mój temat. I jak włączę te mocniejsze oświetlenie, to w mocnym oświetleniu mam lekko rudawe włosy. A to jest też nieprawda, ponieważ ja mam włosy brązowe. Nie mam rudych włosów. Ale przy mocnym oświetleniu faktycznie takie lekko rudawe wychodzą w kamerze. To jest po prostu na zwyczajnie świecie nieprawdą. Jak powiedziałem wcześniej, moja kamera kłamie na mój temat. Jesteś w VZTM w OMSI2. Chyba tak, nie pamiętam jak się ta VSK tam nazywała. Jezus, V firma. Cześć WB, czy wiesz, że w The Bus można tworzyć już nowe trasy? Nie wiem. Wiem, że można było je modyfikować. Tylko to się tyczy tego, że nie można będzie produkować nowych samochodów spalinowych, a nie rejestrować. Można będzie mieć spalinówkę. Jojo Trollo, pomyśl. Jak producent wyprodukuje samochód spalinowy, a ty go nie będziesz mógł zarejestrować, to po co masz go kupować? Ludzie boją się zmian. Takie regulacje wprowadzane bardzo szybko wzbudzają różne dziwne spekulacje i nieprawdziwe mity. Świat idzie do przodu, Marylka, również mentalnie. Schenken, chyciłeś komara za jaja w rękawicy bokserskiej. Wójcio, gdybyś mnie zobaczył, to stanęłaby ci kuśka. Gdyby nie mój wiek, oddałabym ci się cała. Choć emerytura wcale nie taka mała. Także chwila pomyślenia czasem wiele na pozytywne zmienia. Czerwone serce, czerwone serce. Czekaj! Czekaj, moment! Że co? Emerytura? O Boże, kto do mnie pisze? Babcia moja jakaś czy co? Co? Jak to emerytura? Przepraszam! Że co? Jak to emerytura? Przepraszam, czy nie miało być tak czasami wypłata moja? Jak to emerytura? Boże święty. Przecież ja byłem grzeczny, no! Wersja Fanbus na konsolę 40 euro, edycja Europe. Edycja Europe to chodzi o to, że jest już, że są wszystkie mapy. Te, które ja musiałem kupować. Ja nie musiałem kupować, bo ja akurat otrzymałem od TML-u, ale gdybym musiał je kupić, no to wiadomo, cena gry rośnie na wartości. No i ta właśnie Europe Map to już jest chyba edycja z wszystkimi mapami DLC, że tak to Rachel wygląda. Czy to tu już jest, czy jeszcze nie? Anetka, nie, tutaj jestem. 9 zł 52. Nie mogę przegapić go. Oj wujku, możesz mieć włosy jakie chcesz, kocham cię bardzo i dobrze to wiesz. Takie nie wiem. Detale nie mają dla mnie większego znaczenia, nogi mi miękną od samego na ciebie patrzenia. Boże kochany. Proszę nie zawstydzać biednego mnie. Wiesz, przecież ja też mam uczucia. No,
No ja się tutaj niezręcznie czuję w takich sytuacjach. A zaraz zrobię wam joke'a i odpalę, nie wiem, Real Farma. W WB jest możliwość tworzenia modów, Czekaj no. Jest możliwość tworzenia modów debug z nowymi miastami, nowymi trasami jak w ETS 2, ale to jest, John, moje pytanie czy stwierdzenie? Bo nie dałeś znaku na końcu zdania, czy ty to stwierdzasz, czy ty o to pytasz? Bo jeżeli to stwierdzasz, to nie masz racji, a jeżeli o to pytasz, to nie. A już na pewno nie z nowymi miastami. Masz jedno miasto, jest to Berlin i ten Berlin jest naprawdę wiernie odwzorowany. Widzowie, których mam w Berlinie, którzy tam mieszkają, w komentarzach mi piszą, że Berlin naprawdę tam jest świetnie odwzorowany, bardzo realnie. No i nie wiemy, czy będą jakieś kolejne miasta, nie? Czy TML gdzieś tam zamierza Policja wyjść poza Berlin? Tego nie 10 wiemy. 10 złotych. Proszę się zatrzymać na najbliższej stacji paliw. Przeprowadzimy kontrolę pojazdu, trzeźwości, bagażów oraz ludzi. Jak pan się nie zatrzyma, będzie pan listem gończym poszukiwany. Dziękuję i pozdrawiam. Taki scwany ja. Taki scwany. Taki scwany. Bo dobrze wiesz, że postój na najbliższym parkingu jest planowany. Ktoś taki teraz cwany. Patrzcie, no. No zobaczcie, jak się chłop wycwanił. Co za chłop. Real Farm, nie podburzam cię, ale nie wierzę. Nie mam, nie, nie mam psychy na Real Farma, nie mam na to psychy. Nie mam na to psychy. Jak to młodzież mówi, podburzając do pewnych rzeczy, nie masz psychy. Nie mam psychy. Przyznaję się bez bicia, nie mam psychy na Real Farma. Dobry, ja już nawet nie mam tej gry. Ja ją wyjebałem, serio, nie mam jej. Spłonęła na stosie. Ja wam powiem tak, w ogóle została wydziedziczona z biblioteki moich gier na Steamie. Jest coś takiego, że możesz usunąć grę z bibliotek na Steamie. Na ever, że już jej nie ma. Także, albo ją ukryć po prostu tylko, nie? No jest spora różnica pomiędzy 350 nm a 380 nm. Ale nie wiem, do czego to było porucznik akurat. Nie wiem, o co chodzi. Bez nazwy. Czy wiesz o tym, że w Sim Rail w najbliższym update, czyli prawdopodobnie jutro, będzie dodana lokomotywa EP08? Coś słyszałem. Jak ostatnio z panem jechałem, to przypadkowo zostawiłem w autobusie dwie walizki, jedną z prezerwatywami, a drugą z zabawkami erotycznymi. Na centrali Flixbusa mi powiedzieli, że pan to wziął do domu. Może pan oddać mi to? Nie, nie wziąłem tego do domu. Oddałem to na recepcję w Luksemburgu. I jeżeli chce pan sobie odebrać te swoje zabawki, to proszę pana w Luksemburgu, tam się proszę zgłosić. Tam jest taki dworzec główny. Tam na dworcu głównym pan zapyta o Krystynę z gazowni. Ona panu wyda, jakby coś. Poza tym ja nie wiem, co było w tej walizkach, bo ja ludziom do walizek nie zaglądam. Ale jak pan już tak się zwierzył, to proszę, jak już pan powiedział A, proszę powiedzieć też i B, przez cały alfabet. Po co to panu? Co pan zamierzał z tym zrobić? No nie gadajcie mi, że tutaj nie ma parkingu po tej stronie, bo mnie coś weźmie. Jest, tylko trochę dalej, dobra. Proszę, proszę nam powiedzieć, w jakim celu pan to transportował naszymi liniami. Skoro pan już się odezwał i zwierzył nam się pan z tego, co pan tam przewoził? Co pan z tym zamierzał zrobić? Bo wie pan, no... ujawniając zawartość tych walizek, że ja to sobie przywłaszczyłem, chciał pan mnie ośmieszyć, ale no ja akurat nie mam z tym nic wspólnego, więc proszę, ja tutaj pieczkę odbiję w stronę pana. Proszę nam powiedzieć, co pan z tym zamierzał zrobić. Czy chciał pan otworzyć szczękę na targu jak paździoch? Czy o co w ogóle chodzi? Czy to dla potrzeb własnych? Czy o co w ogóle, come on? Patrzcie, jaki tutaj jest piękny parking. Jaki ładny parking wybrałem. Łódeczki, proszę bardzo, proszę. I tutaj jest gdzieś punkt widokowy. Nie omieszkam go sobie sprawdzić, tylko pytanie, gdzie dokładnie. Nie wiem, może tam gdzieś w tych zabudowaniach. Może tam gdzieś tam, hen. Pójdziemy zaraz tam sobie luknąć, pomimo tego, że jest deszcz.
Także jakieś tam attraction na tej mapie jest, co mnie oczywiście bardzo cieszowuje. Dobra, bieg neutralny. Zaciągniemy sobie ten. Otworzymy drzwi jedne i drugie. Jeszcze muszę chyba odblokować tutaj, słuchajcie. O właśnie. I muszę zgasić silnik. No chciał, nie chciał. I zanim im tutaj zrobię postrój, to ja idę zobaczyć, czy tam jest jakiś fizyczny marker do tego, żeby... Bo jakiś aparat fotograficzny mi tutaj się wyświetlił. On mniej więcej jest tu. Emerytowany pasażer Wiesław. 9 zł 52 grosze. A to żadna tajemnica, panie kierowco, razem z moją 80-letnią żoną odwzorowujemy w łóżku scenariusze z filmów i aktualnie jesteśmy na etapie filmu Szczęki, a na horyzoncie już jest piła, więc sam pan rozumie, że potrzebuje. Co? Co? Ja pierdoczę! Nie! Co jeden? To lepsze tutaj! To... Nie! Ja mam być normalny! Ja mam być normalny tutaj na tym tutubie! No jak mam być? To się tak nie da! Słuchajcie, tutaj jest jakaś linia brzegowa. Tutaj se łódki, se normalnie są. I se normalnie pływają. Tylko że niestety, no nie ma pogody dzisiaj na łódki. Beczki się kulają. Zresztą u nas w Kajkowicach też dzisiaj loło przez cały dzień. Proszę bardzo. Jak to wygląda? Ale nie wiem, czy tutaj jest jakiś faktycznie punkcik, gdzie ja mogę zdjęcia zrobić, czy coś. No jest tam aparacik, pewnie, żeby na to zwrócić uwagę. Na atrakcyjność tego miejsca. However, nie widzę tutaj niczego takiego, co... Nie wiem, mógłbym pstryknąć, nacisnąć. I tak dalej, i tak dalej. Pasażer Bogusław Kej, Wiony. 10 zł. Jak jedziesz kartoflu ziemniaki, wieziesz czy ludzi idzie, robiłeś prawo jazdy w epoce kamienia łupanego. Ale przepraszam bardzo, czy ty pisać do ja? Ja tego nie rozumiem, dlaczego wy pisać do mnie takie dziwne rzeczy. Że grzeczny jestem. Zrób przerwę. Dobra, robimy przerwę. Że ja ani tutaj jeszcze nawet, słuchaj, nawet listka jeszcze nawet nie przejechałem. Gorzej jest... Gorzej ja tej 18-letniej babci się zacisnął te szczęki. Junior Turbo pisze. Jak dostanie takiego szczękościsku, nie? Słuchajcie, kiedyś taki artykuł był. No to jest artykuł taki troszeczkę, no taki wiecie, dla dojrzałych, dla dorosłych i dojrzałych, nie? Facet sobie wsadził to swoje coś do takiej rurki, która, no nie wiem, dmuchała powietrze do jacuzzi, czy jakoś tak, nie? I słuchajcie, on tam utknął tym czymsiem. No i jaki wstyd, jaki obciach. Musiały przyjechać jakieś tam ekipy, które musiały mu pomóc, żeby mógł go wyciągnąć z tej rurki. Ale jak? No przecież... Ja sobie tego nie umiem wyobrazić w ogóle, no. Jako posiadacz takiej rurki, dobrze wiem, że to kiedyś w końcu klapnie. No to... Skoro mu się to zacisło, no to przecież kiedyś z tego powietrze uchodzi i można normalnie to wyciągnąć. Ale nie, on się jakoś tak zakleszczył, bo to w telewizji pokazywali, nie? On się jakoś tak zakleszczył, że normalnie musieli mu to wycinać. W sensie nie od razu tą rurkę, tylko tą rurkę w tej rurce, w sensie. Emerytowany w sensie nie, Wiesław, rurkę do tej 9 rurki. Złotych 52 Domyślcie się! Grosze. Musieliśmy trochę zluzować w ostatnich miesiącach, bo jak w sierpniu rok temu odgrywaliśmy Lucyfera, to mi Jaśka w łóżku herclekoty dostała i lekarz mi kazał przystopować, co sam pan przyzna było dość niezręczne. Co? Jak widzisz, panie emerytowany pasażer Wiesła wie, życie różne pisze scenariusze. Masakra. Ja pierdzielę. Skąd wy macie w ogóle pomysły na takie rzeczy? Skąd wy to bierzecie? Z TikToka? Dobra, jedziemy do tego
Minhen, czytając po ichniejszemu. Bo U z dwoma kropkami to jest niemieckie I chyba, nie? Z tego co ja pamiętam. Oni to czytają jako I. Dobra. Zamykamy drzwi, że, bo przeciąg. Klima chodzi, tu wszystko chodzi. Dobra, jazda do przodu. No jademy dalej, no, jademy durcz, no. Pauza wykręcona, zaraportowana. Możemy jechać. Ale silnik nie ma, nie jest na obrotach. No kiczort. Dobra, jest na obrotach. I wiobaśka. Jademy. Mamy tam jeszcze 100 km do tego Monachium, proszę państwa. Ile płacą w Flixbusie? Oj, nie mam zielonego pojęcia, ile płacą w Flixbusie. Serio, nawet się nie domyślam, ile taki kierowca w Flixbusie może zarobić. Jeżeli ktoś z was ma takie informacje, jeżeli ktoś z was wie, ale takie wiecie, nie takie z dupy wzięte, tylko takie wiarygodne informacje, nie? Takie, wiecie, żeby tutaj nie siedzieć propagandy. No to możecie pisać na czatach, ile taki kierowca może zarobić. Ja naprawdę nawet się nie orientuję. Ale stawiam, że piątka na przodzie ma. Piątaka na przodzie ma, jak nie więcej. Może nawet i więcej. Czyta się Munchen. Po ichniejszemu czyta się Munchen? Serio? Munchen? Chyba nie. Od 5 do 8 tysięcy złotych brutto miesięcznie, Jakub Royal napisał. No to też w zależności, czy jeździ cały miesiąc, ile zrobił pewnie tych... O, patrzcie, tam kombaj w polu. Hej, ja pierwszy raz w Fairbusie widzę kombaj w polu. What? Gorol z Sosnowca. 9 zł 52 grosze. Czytałem, że jakiś ksiądz cudzołożył z kobieta i się zakleszczyli, że musiało pogotowie wzywać, musieli ich transportować NSOR, zalozyli koc, by nie gorszyc parafian, a jeden ratownik mówi, co Bóg złaczył, człowiek niech nie rozdziela. Gdzie to czytałeś, na pudelku? Nie wiem, nigdy o takim czymś nie słyszałem, ale okej, okay, podejrzewam, że wymyśliłeś sobie historyjkę dla tego, dla śmichu chichów. Rachel, obstawiam, że to nie miało swojego miejsca. München. O, München to tak, to prędzej. Ale też mi tam coś się nie ten teguje. Essa z Bychu 5-8 tysięcy złotych brutto na miesiąc. Lubelski styl podróżnika pisze od 6 tysięcy do 10 tysięcy euro. Jest wywiad z kierowcą Flixbusa na kanale autobusowy na YouTubie. Euro? No dobra, czekaj no. Ja tutaj mam licznik walut, przelicznik w czasie bieżącym. 6 tysięcy euro. I tutaj wpiszę, ile to jest 6 tysięcy euro. Czyli chcesz ty mi powiedzieć, że chłop taką miesięczną wypłatę zarabia tyle kasy? Czyli 28 tysięcy? Nie wierzę ci. Jeżeli on by powiedział, że zarabia 6 tysięcy złotych, od 6 tysięcy złotych do 10 tysięcy złotych polskich PLN-ów, to bym ci uwierzył, ale nie wierzę ci, nawet jakbyś się powołał na źródło, to w te źródło też nie wierzę, że on zarabia od 6 do 10 tysięcy euro. No, come on, no, zejdźmy na ziemię, bądźmy realistami. Nie wierzę w to po prostu. A jeżeli ktoś takie coś powiedział w mediach, to nie wierzę w jego prawdomówność. Rachel Ciulo. Mój ojciec 5 tysięcy. No, też tak stawiam na te
minimum 5 tysięcy zarabiają, tak? Tak, minimum 5 tysięcy, nie? Taka podstawa, nie? Od 5, ja bym tak, ja według tego, co kiedy słyszałem, ale to ja słyszałem dawno temu, więc do dzisiaj to się wszystko mogło pozmieniać, bo wiadomo, inflacje, podwyżki, zarobki też poszły do góry, komu poszły, temu poszły, ale na tamte czasy ja słyszałem właśnie te minimum 5 koła, od 5 do, między 5 a 7 tysięcy. Ale nie 10 tysięcy euro, no, bądźmy poważni, no. Recepcja dworca w Luksemburgu. 9 złotych 52 grosze. Nie wiem, jak pana o to zapytać, ale jest u nas jakiś starszy pan, który jedną nogą to już jest nie wiem gdzie, ale na pewno nie na tym dworcu i mówi o jakichś dildach i prezerwatywach. Powiedział, że pan nam wytłumaczy, więc... No jest jakiś emeryt, który zostawił u mnie walizki. Zawartości ja nie znam, bo skanera w autobusie nie mam. Ja zostawiłem wam to na recepcji, jako po prostu ten bagaż zagubiony i teraz no wydajcie mu, bo to jest jego, a skoro ma pełne walizki dildosów i tam, ja za to nie odpowiadam. Ja tu jestem tylko kierowcą, na miłość boską. Ja odpowiadam za ten titek. I tyle. Natomiast pasażerowie sobie tutaj sami są odpowiedzialni za ich towar. Wybrnąłem z tego, czy nie? Chyba wybrnąłem. Dla Niemca, jak robisz i jedziesz po całej Europie. No. Jak to się wypowiadał Niemiec, że on tyle zarobi, chociaż 10 tysięcy miesięcznie, jak na niemiecką pensję, też mi to troszeczkę górnolotnie brzmi. Też mi to trudno uwierzyć, no ale... Ale okej, no, żeby nie było, że jestem... Znaczy powiem wam tak, no, ja raczej nie należę do ludzi, który wszystko łyka jak pelikani i raczej jak coś dla mnie brzmi abstrakcyjnie, to powątpiewam w to i nie wierzę w to, że nawet niemiecki kierowca zarobi 10 tysięcy euro jako kierowca w Flixbusie. No, troszeczkę trudno mi w to jest uwierzyć. Ja słyszałem, ile zarabiają, słuchajcie, w niemieckich fabrykach Tesli. To nawet oni takich pieniędzy nie zarabiali, kurde. Nie wiem, no, nie wiem, nie, jakoś mi to nie... Jakoś mi to nie prądzi po prostu. Chyba, żeby robił cały czas nadgodziny, ale w tej branży nie wolno robić nadgodzin, bo masz swoją kartę kierowcy i nie możesz wyjeździć częściej i więcej niż tyle i tyle. Koniec i kropka, także nawet na tym polu mi to nie pasuje. Wujku, czy ta gra jest płatna? Tak, ta gra jest płatna. Dobry wieczór wszystkim. Cześć, Sebastian Sebus 34. Cześć, górniku. A już skończyłeś fedrować? Wujku, bo o 24.00 wchodzi nowa aktualizacja do SimRail i będzie nowa lokomotywa EP07, a poza tym to witam. Tak, ja o tym już słyszałem, że jakaś lokomotywka ma wpaść. Tylko z tym, że nie wiem kiedy. Ja nie wiedziałem, czy to już teraz, czy dopiero kiedyś tam. Tego nie wiedziałem, ale skoro EP08 ma wpaść już teraz, po północy, no to fajnie. To może nawet na Fajrant tego live'a wejdziemy sobie w SimRaila i sprawdzimy, czy ta lokomotywa już jest. Także jak dojedziemy do Genewy, a będzie jeszcze młoda godzina, w sensie, że przed pół do drugą, czyli młoda godzina, to sobie możemy sprawdzić, czy faktycznie taka lokomotywa jest. Tak, tylko na chwilkę odpalić sobie SimRaila. Czy ona richtig jest? Dobra, 90 i tempy mat. Chociaż tutaj 90 jeździć tymi autokarami, nawet po autostradach, to jest niebezpieczna rzecz, ponieważ tutaj są ostre łuki. Jak wejdziesz z taką prędkością w ten łuk, to możesz po prostu no przewrócić, możesz położyć na boku autokar, więc ja bym nawet zszedł do tej 85, a i tak to też jest za szybko na tych niektórych łukach tutaj. Górnik cały czas fedruje. Tutaj Junia macha do Matameta, ale Matamet, o jest Matamet, dobry wieczór, cześć Matamecik. Dariusz Laskowski, kibel też ma być za jakiś czas. Tak, to wiem o tym. Ma być kibel, tam są jakieś jeszcze lokomotywy, które też mają być. Podobno Elf 2 też ma być.
Ale kiedy to, nie wiem. Ja po prostu nie wiem, kiedy to ma wszystko powychodzić. Słuchajcie, ja chyba tutaj zjechałem zjazd. Tu miałem jechać w dół, cyk, cyk, cyk i teraz muszę tutaj na tych pętlach po prostu zawracać. Shit! Piesa krew! Się zagapiłem! Ale na wielkie szczęście tutaj można szybko wrócić na tor. No ten zoom tej mapy tutaj jest taki... Ten zoom jest taki za mało szczegółowy. Czyli ja muszę tutaj teraz skręcić. Tej strony się muszę trzymać? Czekaj, nie, nie z tej... Albo tej, czekaj, tak tutaj teraz. Okej. Nie ma nic złego, co by na dobre nie wyszło. No już oczywiście muszą mi wklejać lamy. Oczywiście, że tak. No, no bo dlaczego by nie? Bo to one są. Nie takimi prędkościami brało się łuki w ATS-ie. Ale ja tutaj chcę sobie jeździć tak w miarę realnie, wiesz? Nie chcę tutaj kłaść pasażerów na szybie prawej albo lewej, no. Żeby mi te szyby tam lizali, no. Potem ja bym to musiał wszystko myć. Także tu nie chodzi o to, żeby tam dojechać jak najszybciej, tylko żeby sobie dojechać z taką kulturą prowadzenia, z taką satysfakcją, wiesz, z taką satysfakcją, że ta twoja egzystencja w tym symulatorze w ogóle ma sens. Dobra, i tutaj sobie teraz zawrócimy. Jako specjalnie dużo drogi nadkładać nie muszę. Na wielkie szczęście te ślimaki tutaj są zaraz przy mieście. Także no, nawet to się nie odbije na czasie przyjazdu, bo ja i tak mam zakładkę czasową. Powie ktoś, jaka jutro będzie gra o 12:00? No zazwyczaj o 12:00 w niedzielę jest ETS 2 albo ATS. Rachel, nigdy nie było inaczej. Różnie to bywało z sobotami, ale z niedzielami, jeżeli się spotykaliśmy, to albo w ETS-ie, albo w ETS-ie. I nigdy nie było inaczej. Nigdy. Ewentualnie zdarzyło się ten raz na pół roku, że dodatkowo jeszcze wieczorem spotkaliśmy się dodatkowo jako czwarty live na weekend jeszcze wieczorem nawet, nie? W niedzielę, w jakimś tytule. Ale jutro raczej nie ma na to najmniejszych szans. Dobra, i teraz sobie tutaj muszę pilnować znowuż trasy, żeby jej nie przejechać, no bo będzie teraz lipa, jak przejadę drugi raz. W Niemczech kierowca Flixbusa zarabia około 15 tysięcy złotych brutto. No ale nie 28, nie? Czyli 10 tysięcy euro, no. Emerytowany pasażer Wiesław. 9 złotych 52 grosze. Co wydali ci? Udało się, odzyskałem swój sprzęt. Dzwoniłem już do żonki, szuka właśnie w naszej apteczce koregi i zaczynamy odgrywać szczęki. Mam nadzieję, że się uda, od środka mnie aż rozsadza. Dam panu znać, jak nam pójdzie. Emerytowany, nie wiem, czy jestem tematem zainteresowany. Wiecie, to się może odbić na mojej psychice. Słuchaj, wiele rzeczy, które przeżyłem w mojej YouTube'owej karierze, już odbiło się na mojej psychice. Serio. I to mi tak już zostanie, wiesz. Nie wiem, jak wpłynie na moje życie kolejne takie wydarzenie. Czy nie wywróci mi to mojego całego życia do góry nogami? Mi się zawsze przypomina w takich sytuacjach ten kawał o tych emerytach, skąpcach, babcia dziadkowi, ani dziadek babci. No nic nie kupowali, no a jak coś kupili, to dla siebie i jeszcze się tym chwalili, nie? No i pewnego razu dziadek se kupił nowe lacie. Nowiutkie kapucie. Nowiuteńkie. No i tak ubrał se te babcie i tak chodzi przez cały dzień po doma, w tych babciach. A babka nic. Zero. Zero koncentracji i uwagi, no. Przez cały dzień nie zauważyła, że chłop se kupił nowe lacie. W końcu chłop wieczorem nie wytrzymał. No kurde, zaraz mnie rozpierdzieli mnie od środka. No, nie zauważyła, że chce nowe lacie kupił. Marcin Swaczyna.
9 zł 52 grosze. Ludzie, niemiecki kierowca ciężarówki zarabia około od 3 do 4000 euro, to kierowca autokaru ma zarabiać 10 tysięcy? No, tam pofantazjowali, polecieli. Otóż to Marcin, dlatego wiesz, ja takie rzeczy no, nie kupuję, nie łykam tego. No i dziadek wieczorem nie wytrzymał. Słuchajcie, w stroju Adama i Ewy, w pokoju, w sypialni, stanął przed babcią i... Babka! Ty przez cały dzień nic nie zauważyłaś? Ona tak patrzy na niego, tak go bierze wzrokiem i mówi... No wisi ci, jak zawsze. Ja, bo on na te nowe lacie patrzy. Także taki scenariusz możecie sobie odegrać, taki sketch, wiesz. Dałem ci emerytowany, dałem ci taką... Natchnąłem cię teraz do nowego scenariusza. Niech ci patrzy na te nowe lacie. No w Niemczech to kierowcy autobusów mają dużo pracy, a w Polsce PKP upadł. Co to oznacza, że PKP upadł, to polscy kierowcy nie mają pracy? Mają pracę, tylko u innych przewoźników. Masz tego pełno. Ja wpisałem akurat 6 tysięcy. A 10 tysięcy to jest 47 698, bo ja wpisałem minimum 6 tysięcy, bo on tam pisał od 6 do 10 tysięcy euro. Więc ja wpisałem już ten mniejszy próg, 6 tysięcy euro. A 10 tysięcy euro według obecnej stawki, na chwilę obecną tu i teraz, w czasie rzeczywistym, bo tutaj jest aktualizacja na bieżąco walut, to 10 tysięcy euro to jest 47 tysięcy, tak na ścisłość. Jeżeli nie wyraziłem się zbytnio jasno i klarownie. Jest już edytor The Bus w Epic Games. Nie wiem, nic na ten temat mi nie wiadomo, pierwszy raz słyszę. Nie mam Epica Games, grę mam na Steamie i nic takiego. Nawet, bo ja mam kontakt ze studiem TML, nawet studio TML nie napisało mi takiego newsa. Nawet... słowem się nie odezwali do mnie w tej sprawie, także pierwszy raz słyszę coś takiego. Edytor jest, owszem, ale nie tras, tylko linii. Że możesz sobie na przykład wziąć jakąś linię i możesz sobie edytować, na których przystankach ma się zatrzymywać, a na których nie, lub zajezdni, który przystanek ma być jako pierwszy, gdzieś tam na trasie. To takie coś jest, od zawsze to było. Natomiast edytor, w sensie, żeby budować swoje własne trasy, pierwszy raz słyszę. Nic mi kompletnie na ten temat nie wiadomo. A jako iż studio TML do mnie pisze newsy, to coś by mi napisało, ale nic mi nie napisało. Emerytowany pasażer Wiesław. 9 zł 52 grosze. Dziękuję, jak sam pan zauważył, jestem otwarty na różne propozycje, więc przemyślę. Ale proszę dać znać, jak będzie pan następnym razem jechał, bo na naszej liście są też przygody w autokarze, to od razu pana wprowadzimy w temat. No nie, ja już nie wiem co, ja już nie wiem, jak mógł na to zareagować. Tak czy inaczej, jest mi miło, że stałem się, że mój scenariusz stał się inspiracją. Masakrowa jakoś. Masakreła jakaś to jest. Dobra, jesteśmy już blisko dworca. Brakuje mi tutaj człowieków. Brakuje mi tutaj jakiegokolwiek życia. Człowieki są tylko na dworcach. Trochę szkoda. Tak troszeczkę nie. Czemu tu jest tak mało samochodów? Ja się pytam. Czemu tu są puste ulice? Co tu się stało? Epidemia jakaś czy co? COVID 2.0, czy o co chodzi? Gdzie oni się tu wszyscy podzieli? Przepraszam, czy jest tu jakiś ktoś? Czy ja zastałem Jolkę? O co chodzi? Dobra, tutaj mamy stop. Nic nie jedzie. No tam jakieś człowieki sobie siedzą na ławkach.
Ale nie wiem, czy wszyscy jakiś mecz grają, czy co? Czy gdzieś co za darmo rozdają? Miasto puste. O co tu chodzi? Pofantazjowali, to tak jakbym słyszał niektórych, że jeżdżą po kraju za 500 zł dniówki i codziennie w domu. Tak Marcin spaczynał. No to wiesz, to jest takie typowe trollowanie troszeczkę. Albo odklejka, albo trollowanie. Jasna autobusem w nieskończoność. Jest już od 2 tygodni edytor modów do map i autobusów. Już parę projektów społeczność robi. Naprawdę pierwszy raz o tym słyszę. Ja jak babcię kocham. Nic na ten temat mi nie wiadomo. Słyszę pierwszy raz od ciebie. Takie rzeczy. Nikt nawet z moich widzów wcześniej na ten temat słowem nie napisał. Cokolwiek. Ani studio TML do mnie też w tej sprawie nic nie napisało. Także traktuję twoje wpisy z przymrużeniem oka. Aczkolwiek sprawdzę to sobie. Dobra. Okej. Cyk, cyk. Dobra, trzeba ich tutaj przepytać, dokąd oni zmierzają. Czemu ze mną jadą? Ciao. Pani jedzie do Zurichu, tak? Okej. Cool, proszę wsiadać i mnie nie denerwować, biednego mnie. Pani do Genewy. Pani też do Genewy. Bardzo dużo pasażerów do Genewy pojedzie. Ta wysiadła. No gdzie? No gdzie ty, paciuloku, ze mną? Jak ty się nazywasz? Eren. Do odprawy. Czy mamy tu jakiegoś Erena? Nie ma tu żadnego Erena. Wypad z baru. Ty richtig, czy tej kamy jademy? Tutaj możesz, hopie. Jak ty do szkoły chodził? Pod góra było, ja? Dobra. Następny paciulok. Elias. Uciekaj mi, bo cię normalnie pogonia Paco. Halu, dobry wieczór. Cześć, XTCBL. Witam cię serdecznie. Dzięki wszystkim za wsparcie kanału. Pani do Zurichu. Okej. Pani tutaj. Też do Zurichu. Ciao. Pan też do Zurichu. I pan też do Zurichu. A pan? Do Genewy. I jeszcze pani została. Do Genewy. Czy wszyscy są odprawieni? Sprawdźmy to na naszym tutaj super mega komputerze z chat GPT. Czekajcie, odprawa. Do odprawy. Do odprawy została pani Melanie Tim. Gdzie jest pani Melanie Tim? Halo? Pani Melanie? Melanie? Czy pani jest Melanie? Panie emerytowany, tutaj macie to... do filmu, jak pan chcesz, także... statystkę. Do Genewy ci ją zawiozę, panie emerytowany. Patrzcie. No pani wsiada. No. Ciupryna na koniec. Ja pierdzielę, zapomniała peruki na dworcu. Je, co tu się dzieje? Na litość boską. Teraz możemy grzecznie zamknąć drzwi. No Wilma. Klosu te gejty. No. Ja się zapominam, że od jakiegoś update'u tutaj trzeba kliknąć na te klamki. Bo inaczej, no, nie zamkniesz drzwi. Dobra, zobaczmy, jak to teraz na komputerze wygląda. Bo odjazd stąd mamy o 11.18. O, shit, ja mam spóźnienie. Rozpocznij jazdę. Zobaczmy teraz mapę. Ile tu mamy parkingów. Tu jest jeden parking. Tu jest drugi parking.
Tu jest trzeci parking, ale na pewno nie będę tam zjeżdżał, bo mnie się po prostu nie chce. Tutaj jest jakiś widok na jezioro Bodeńskie. Kurczę, piórko. Tak troszeczkę z tymi parkingami tutaj jest lipa. Słuchajcie, na tym drugim parkingu zrobimy pauzę. Chyba, że... pasażer Wiesław. Chyba, 9 zł 52 grosze. O, bardzo dziękuję. Za ile pan będzie, to zahaczę o Genewę w drodze do domu. Jakby tylko mógł pan mi pomóc i podsunąć pomysł jakiegoś filmu, który fabularnie można by odegrać w łóżku? Najlepiej piętrowym. Będę wdzięczny. Najlepiej piętrowym, jakie chłopie. Najlepiej piętrowym. Niestety, emerytowany, ja nie siedzę w tej branży, nie wiem, nie mam pomysłów na takie rzeczy, nie mam takich fantazji, nie wiem, czy to dobrze, nie wiem, czy to źle, ale dobrze mi z tym, tak jak jest, no, panie emerytowany. Także tutaj pan jest znawcą od tych scenariuszy, więc musi pan sam sobie tutaj ułożyć kolejny scenariusz. A jeżeli ja mam panu ułożyć scenariusz, to nie są tanie rzeczy. No, ja tutaj swoją pracę cenię. Także, no. Ja mogę uruchomić swoje fantazje, ale to nie są tanie rzeczy. Dobra, zapowiadajka chodzi. Wszystko jest okej. Okay. Światła mnie zatrzymują. No niestety to nie jest okej. Okay. Gra jest mega responsywna. Świetnie, słuchajcie, nawet ani jednego laga tutaj nie ma. Ale lagowanie... tutaj jest kosztem czego? Mniejszego trafiku, czy co? Bo tutaj trafik jest tragicznie mały. Zobaczmy sobie w ustawieniach, jak to u mnie jest. Tutaj gra. Jeżeli będzie trafik jakoś nisko ustawiony, to go podniesiemy. C. Natężenie ruchu pojazdów 30. No to dźwigniemy do 50. Dobra, do 60. Niech im będzie. Zastosuj. Bo te miasta są coś za puste, proszę państwa. Tak nie może być. Kaj się tam smyrosz. Ale kto, jo? Tu, po nosie. Albo tu, tak. Ponieważ mi ten wiatrak wieje na twarz, bo inaczej bym tu zdechł od oświetlenia trzech monitorów i komputera, który grzeje. No i jak mi wiatrak wieje na twarz, to mnie po prostu, no, smyrla mnie. I czuję dyskomfort i muszę się po prostu tak czasami pomiziać. Tak se muszę zrobić, tak se muszę zrobić. Wiadomo, o co chodzi, nie? Czego jeszcze nie wiesz? Dariusz Laskowski też potwierdzam, jest edytor Dothebas. Można tworzyć własne miasto, jakie chcemy. Ja już chciałem tworzyć moje miasto Zabrze, ale nie ogarniam trochę tego. Wow! Czy jest jeszcze ktoś, kto może to potwierdzić? Czy jest trzecia osoba, która może to potwierdzić? Czy ktoś z was jeszcze może to potwierdzić? Bo jeżeli takie coś faktycznie jest, no to The Bus ma szansę. 9 zł 52 grosze. Musieliśmy to zbudować w ostatnich miesiącach, bo jak w sierpniu rok temu odgrywaliśmy Lucyfera, to mi Jaśka w łóżku herzklekoty dostała i lekarz mi kazał przystopować, co sam pan przyzna było dość niezręczne. Nie wiem, ja się na litość boską na takich rzeczach nie znam. Aczkolwiek czytałem takie rzeczy, że jeżeli ktoś regularnie uprawia takie scenariusze, to żyje długo i szczęśliwie. Że to jest tylko i wyłącznie pozytywne. Pod warunkiem, że się nie lejecie pejczami. Tam był taki warunek. Grzegorz 95, potwierdzam. Arekowy, potwierdzam. A, no to shit. No to widzicie, TML nawet słów. A może mi napisali, tylko moja przepełniona skrzynka mailowa tego nie zarejestrowała. Aczkolwiek, no, maile od TML-u mam włączone na najwyższy priorytet.
Chyba, że wiadomość mi wpadła do spamu. Słuchajcie, to jeżeli faktycznie TML dał taki edytor, to pewnie też da nie tylko dla Debussa, ale też dla Fernbusa, etc. i takie tam. O, fiu, fiu. No to by co? Nie spodziewałem się tego. Ja mam nadzieję, że wy mnie tutaj nie trolujecie wszyscy. Ja to naprawdę muszę sprawdzić osobiście. Bo tak troszeczkę czuję się, jakbym właśnie wszedł od razu w XXI wiek. No, tak bim bam bom. Serio, TMS zrobiło coś takiego? Toś to siok. Naprawdę toś to siok. Jejku, na ile ja tutaj mam ustawić trafik, żeby ten, no, na 100% mam go ustawić, żeby tutaj więcej samochodów jeździło? Czy to jest zabieg optymalizacyjny? No ale to... No come on, no to nie tędy droga. No tu już tego trafiku jest ciut więcej. No ale takie miasto... No Rachel jest zakorkowane i to jeszcze... takie godzinie jak teraz. A czas gry jest 11:48. I znowu padze deszcz. No to powiem wam, jestem w szoku, skoro TML takie coś zrobiło. Naprawdę jestem w szoku. WB niewierny Tomasz. Nie, Johnny Mai. WB jest realistą. Gorol z Sosnowca. I WB nie jest pelikanem, który łyka wszystko. Wujek, jak tak się zapowietrzasz śmiejać się, to jakbym swojego malana odpalał w garażu. Przepraszam, ale musiałem X. No mój śmiech niestety mnie dusi, ponieważ jestem po pewnych chorobach i niestety no nie mogę śmiać się na pełne płuca. Ponieważ z racji tego, że jestem po sarkoidozie. No i jest to choroba paskudna, która... No niestety odbiła się na moim zdrowiu i już tak zostanie do grobowej dechy. Powłókniła mi troszeczkę płuca i nie mam 100% wydolności płuc. W związku z tym, gdy wpadam w taki atak śmiechu, to wygląda to właśnie u mnie tak, a nie inaczej. Jak ktoś tam dowcipkował kiedyś na jakimś live'ie, kiedy wpadłem w taki atak śmiechu, się mnie pytał, czy ja kaszlę, czy się śmieję. Fabian na swoim kanale pokazuje, jak to wygląda. Nawet testują Fernbus na konsoli, a 28 lutego jest premiera na Xbox. To wiem, to akurat o tej premierze, to o tym mnie łaskawie poinformowali, o wersji konsolowej. Nawet chcieli mi klucz na wersję konsolową wysłać, ale ja im odpisałem, że ja nie potrzebuję tego klucza, bo ja po prostu nie mam konsoli. Więc po co, nie? Więc po co mam im zawracać dupę? Więc ja tam pani odpisałem, że nie jestem tym kluczem zainteresowany, ponieważ po prostu no nie mam PlayStation 5 i Xboxa. I nie czuję potrzeby mieć PlayStation 5 i Xboxa. Po prostu najwyraźniej w świecie nie czuję takiej potrzeby. Wszystko to, co jest na Xboxa, ja mogę mieć na peceta, więc po co mi Xbox? Natomiast no, na konsolę na chwilę obecną nie ma takiego tytułu, który by mnie zachęcił do kupna konsoli. No bo to, co mnie interesuje, to na przykład na chwilę obecną na konsoli, co jest, to Horizon Forbidden West. No ale to ma wyjść na pecety. I to ponoć już jest sklepnięte. Więc po co mi konsola? Wszystkie popularne tytuły, które wychodzą na konsole, wychodzą też na pecety, więc po co mi konsola? Jedynie to jest na przewagę konsol, że gry są bardziej responsywne, nie? A na komputerze to jednak ta optymalizacja czasami no leży i kwiczy. Musi mieć naprawdę dobrą kartę.
A jednak te gry na konsolach chodzą tak no bardziej, lepiej zoptymalizowane. Ty ciulu z Volvo! Co za cham zbolały! Żebyś kuźwa tam kapcia teraz chycił. No widzisz, że na tym rozbiegowym mrugam, zbliżam się do tego. To zamiast zmienić pas na środkowy, bo miał wolny, albo na skrajnie lewy, to trzymam je do końca pasa rozbiegowego na prawej stronie. No, co za cymbał. TML niech najpierw ogarnia swoją optymalizację i popracuje... Ale Junia, popatrz sobie teraz na tego live'a. Nie wiem, czy tylko odsłuchujesz, czy wiesz, traktujesz tego live'a jako podcast, czy oglądasz obraz. Ani raz dzisiaj Fernbus mi nie zalagował. Ani raz. Ani jeden raz. Poprawili optymalizację, Junia, naprawdę. Ja może nie mam już górnolotnego setupu, bo mam kartę graficzną RTX 2080 Ti. Są tacy, co mają karty graficzne już, słuchaj, z półki 3000, a nawet i 4000. Ja mam tylko 2000, a jakoś to chodzi, nie? A jeszcze dodatkowo ja streamuję OBS-em, halo, gdzie sam OBS daje niezłego kopa. Także... Jest naprawdę dobrze zoptymalizowany ten firmware w chwili obecnej. Ja nie narzekam, nie dam, naprawdę nie powiem złego słowa. Może nie patrzysz, może odsłuchujesz jako podcast, ale Junio, zauważ sobie, naprawdę obraz jest mega responsywny. Jak patrzę na OBS-a, to nawet nie ma... Słuchajcie, patrzę na OBS-a, no nie ma ani pominiętych klatek z powodu opóźnienia renderowania, ani z opóźnień encodera. Klatek mi tutaj wyświetla 60 non-stop, stałych. Wszystko jest na zielono. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Serio. I to nie jest żaden joke w tym momencie. Ja mówię jak najbardziej poważnie. Na coś tam wpadłem niewidzialnego, wyjeżdżając pod tego mostu. Tak troszeczkę mnie zarzuciło tym autokarem. Słuchajcie, ten pierwszy chyba zjazd już na parking minąłem. Ja muszę na tym najbliższym. To jest ten? To nie jest ten. Ten mijamy, a my się będziemy zatrzymywać na tym. Tylko co mnie niepokoi? Tutaj po tej stronie nie ma znaku P. Czy to będzie jakiś dzikus? Czy nie wiem, o co chodzi? Ale zatrzymujemy się na tym drugim, bo tutaj na tą wysepkę nie chce mi się wjeżdżać. Nie wiem, co mnie tam czeka w ogóle. Nie wiem, co tam w ogóle będzie. Ale moi drodzy, powiem wam serio, zszokowaliście mnie tym, że TML dało edytor do Debasa. Serio, że można mapy robić. Jestem w totalnym szoku. Jestem po prostu w totalnym mega szoku. To jest dobra wiadomość. Zaczną wychodzić, kurde, mapy. Słuchajcie, to naprawdę może być coś fajnego. To naprawdę może zagrozić OMSI 2. Jeżeli polscy mapmakerzy wezmą się za ten edytor, zaczną tworzyć mapy, biorąc pod uwagę, ile tekstur jest, ile budynków jest do wykorzystania, chociażby z podstawki, chyba że... No wiadomo, no tam na początku będą te mapy niemieckie, nie? Bo to wszędzie, cokolwiek człowiek zbuduje, to będą niemieckie ulice, niemieckie budynki. Chyba że ktoś opanuje, jak podmienić tekstury. Ale jestem naprawdę w szoku. No, TML, szapoba. Pięknie deszcz wygląda. Tak, tak, mi też się bardzo podoba tutaj efekt deszczu. Ale to nie tylko to, że deszcz pięknie wygląda na przedniej szybie, ale też podoba mi się deszcz na lakierze. Gdybym teraz zatrzymał autokar, wyszedł i popatrzał na niego, jak on wygląda jako mokry, no to wygląda jak mis mokrego podkoszulka i stopniowo wysycha. Tych kropelek jest coraz to mniej, coraz to mniej, coraz to mniej, coraz to mniej, a nie, że jest mokry autobus i nagle na pstryk palca ciul do bieb, już jest suchy. Tylko on tak stopniowo sobie wysycha. Tak samo droga po deszczu.
No i też zwróćcie uwagę tutaj na tą teksturę. Czekajcie, tutaj ona tą teksturę. Tu na, między pasami, na tej linii przerywanej oraz między osiami. Widzicie? Są takie dwie, a właściwie trzy takie bardziej mokre takie pasy, tam gdzie samochody tego nie wyjeżdżają. I to też mega mi się w tej grze podoba. W ETS-ie na próżno tego szukać. Czy wy to widzicie? Czy wy wiecie, o czym ja mówię? Mokry asfalt pomiędzy osiami samochodów i pomiędzy jednym a drugim pasem, tam gdzie jest linia przerywana. Widzicie to? Nie znajdziecie tego w ETS-ie i w ATS-ie zagrzyma. I to też mi się tutaj to mega podoba, naprawdę. To nawet w Ring and Rollu też tego nie było, gdzie w Ring and Roll na tamte czasy, kiedy ta gra wyszła, to naprawdę efekt deszczu tam też został świetnie zrobiony. No i efekt upałów, nie? Że jak na przykład był upał i gdy była słoneczna pogoda, to asfalt parował. Jak wspinaliście się pod górkę czy coś i mieliście wzgórze na wysokości wzroku, to było widać jak ten taki efekt takiego falowania tego ekranu, nie? Że ten asfalt paruje. No to kapitalne to jest Ring and Roll. I od czasów Ring and Roll nie widziałem tego nigdzie w żadnej grze. Tylko Ring and Roll to ma, z tego segmentu gier. Dobra, 80, tempy mat i tak sobie polecę. Tu już powinien być za chwileczkę ten parking. No, nie chcę go, no słuchajcie, no nie chcę go przejechać. Dlatego sobie pilnuję te parkingi. Ja mam RTX 3060 i spoko. No a ja mam jeszcze młodszą kartę od twojej. I u mnie też jest spoko. Ale jak zrobili The Bus w wersji beta na tej nowszej wersji silnika Unreal, no to to nie było spoko. Wydaje mi się, że wydajność gry spadła. No chyba, że teraz już pooptymalizowali, porobili jakieś, no dawno w The Bus'a nie grałem, będę musiał tam po prostu odwiedzić te uniwersum. Mosiny edytor jest wydane. Co? Andrzej Bartosz, jak tak dałeś zbliżenie, to widać było, jakbyś jechał w realu za kierownicą. Otóż to, Andrzej, dlatego możecie się śmiać, możecie dyskryminować Fermusa, ale ja w tej grze naprawdę widzę potencjał. Ja wiem, że ona na początku była produktem z biedry, leżącym między marchewką a pietruszką. Ale mi naprawdę świetnie się gra w ten tytuł, ja go naprawdę lubię. Możecie szydzić ze mnie, że lubię Fermusa, ale mi to nie przeszkadza. Ja naprawdę ten tytuł lubię. I na pewno z Fermusa nie zrezygnuję. Będzie co jakiś czas na kanale, ponieważ ja ten tytuł po prostu lubię. Aldik.tvv. Witamy w podwójnej obsadzie. Witam nowego patrona kanału. Bardzo mi miło, dziękuję za wsparcie. Ja mam 3080 Ti, ale to nie ma znaczenia. Są miejsca, gdzie będzie lagowało, póki TML nie ogarnie. Ale The Bus, zobaczcie, jak dobrze chodzi i ma znacznie większe obciążenie, bo ludzie na ulicach i tak dalej i td. Znaczy wiesz, Fernbus używa powielających się tekstur, a Berlin jednak nie, bo nie możesz charakterystycznych budowli wklejać co drugą ulicę, nie? A Fermus u mnie chodzi płynniutko. No ani jednego laga dzisiaj jeszcze nie miałem. Jak obserwujecie, to widzicie. Jak macie jakieś lagi, to chyba od internetu, ale to już chyba też u was, bo u mnie wszystko jest na zielono. Dobra, jestem parking. Zjeżdżam tutaj na parking. Nie złapałem jeszcze naprawdę ani jednego laga dzisiaj w tej grze. I kolejny parking, i kolejne headshoty polecą. Łotu aparatu. Dobra, tutaj jakoś się zakotwiczę. No widzicie, taka pogoda dzisiaj się tutaj nam trafiła.
taka bardziej deszczowa, aczkolwiek nie żałuję, ponieważ zazwyczaj jeżdżę w dobrej pogodzie, a teraz tak dla odmiany niech będzie taka, jaka jest. Chociaż tutaj też można zrobić czary mary, żeby szybko zrobić fajną pogodę, bo jest na to wpływ. Emerytowany pasażer Wiesław, 9 złotych 52 grosze. Mógłby pan na postoju porozmawiać z tą panią emerytką, którą mi pan znalazł? Niech jej pan przekaże, że odbiorę ją z dworca w Genewie. Rozpozna mnie po hawajskiej koszuli. Będę wdzięczny. Proszę ucałować panienkę ode mnie. Panienkę! Panienkę! To nie ta? Pani Melanie? Pani Melanie Tim? Tutaj emerytowany prosił, żeby pani tam poczekała na tego pana, on się po panią zgłosi, Ubera po panią wyśle, jakby co, na randkę panią weźmie, obgadacie sobie tam wszystkie rzeczy. Także, no, pani Melanie, przekazałem, jakby co. To była ta, Melanie Tim. Team X. Melanie Team X. Słuchajcie, pasażerów mam więcej teraz, 18 nawet. Ale 30, tak jak ktoś pisał dzisiaj, to ja jeszcze nie miałem. Ale mogliby dać naprawdę trochę ich więcej, no mogliby dać. Coś mi tu za mało ich wzrokowo. Ty. Brakuje mi jednej osoby. Halo? Ktoś mi uciekł. Halo? Może kogoś przeoczyłem na parterze? No co za Leonas? Te panie Melzer, żeby mi to było przez ostatni raz. No będziemy się gniewać. Dobra, i jademy prosto do Zurichu, proszę państwa. Nie wiem, ile mi tam jeszcze kilosów zostało, ale przestało padać. Dobra nasza. Bieg neutralny, proszę pana. Tak jest, dopiero wtedy możesz pan odpalić. Bo inaczej to nie zaprądzi. W ogóle nie prądzi. Autobus się zepsuł. Kiczort! Halo? Autobus nie pali. Kto tu mi kopał? Mac? Kto tu mi kopał? Pewnie Mac się bawił. Dobra, wycieraczki stop. Maciej Michalik, dobrodziej wspierający od 28 miesięcy jako autostopowicz. W Debaz jest mod edytor do tworzenia miast tras. Tak już, Maciej, otrzymałem tą dla mnie wstrząsającą wiadomość. Naprawdę jestem w szoku. Wiecie, co to oznacza? Że Debaz już wkrótce może być częściej na kanale. Kto wie, być może z jakimiś ambitnymi polskimi miastami. No to zmienia postać rzeczy i podejście do tego tytułu. I to bardzo mocno. To może mieć wielki wpływ na przyszłość tego produktu. To jest właśnie to, co ja tutaj na kanale mówiłem wielokrotnie. Dopóki oni nie otworzą się na scenę moderską właśnie w tej postaci, nie że malowania, tylko żeby oddać map edytor, nie? I oni to właśnie teraz zrobili. W związku z tym właśnie zapewnili swojemu produktowi rentowność. I nie jeden samą podstawkę kupi, nie? Skoli też tego. Baterie padły. Nic z tych rzeczy. I w końcu doktor Chałupa. Doktor Chałupa. Gdzie kupić to coś, co się zakłada na słuchawki? To coś, co się zakłada na słuchawki? Czyli masz na myśli to?
to urządzenie? Czyli Trakir? Był kiedyś taki sklep, nie wiem czy on jeszcze jest. Ten sklep nazywa się pilots.pl. P-I-L-O-T-S na końcu. Nie tak jak psikutas bez S na końcu, tylko tutaj jest S na końcu. Pilots.pl. I tam takie coś można było kupić. Tylko nie wiem czy ten sklep jeszcze istnieje. Oraz na rynku wtórnym. Jakieś tam Allegro, jakieś tam OLX-y i takie typu rzeczy. Słuchajcie, przekroczyłem prędkość. Ja tutaj nawet retardera sobie nie ustawiłem, bo w tej grze oczywiście jest retarder, ale ja sobie tutaj nie ustawiłem. Witam wszystkich w niedzielę. O kurczę. Już od 3 minut jest niedziela. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was jest taki dobry, łaskawy i ambitny, dajcie znać, czy już jest ta aktualizacja do SimRaila. Czy ona już wbiła? Bo byśmy sobie po przyjeździe do Genewy odpalili na chwilkę SimRaila i sprawdzili, czy jest EP08. Także, jak macie gdzieś tam pod ręką tego Steama, to dajcie znać, czy już jest update. Emerytowany pasażer Wiesław, 9 zł 52 grosze. Podjąłem już decyzję, co odegram z moją Melanią. Będzie to stary polski kultowy serial Plebania. Waham się jeszcze, czy będę proboszczem, czy Januszem Traczem, ale to zostanie moją tajemnicą i powiem panu za tydzień. Może być. To tobie się już cała saga, widzę, ten. Oprócz Plebanii, weź sobie jeszcze nagraj. Jest update, no to okej, okay, dzięki Arekowy. Sprawdzimy sobie po przyjeździe do Genewy. Weź sobie jeszcze tak, Rancho i ojciec Mateusz do tego. Jest ten sklep, sprawdziłem teraz. Oni przez jakiś czas byli na jakiejś domenie. Potem tą domenę, nie wiem czy oni ją stracili, czy wykupili nową i przenieśli swój sklep na całkiem nową stronę. Oj, tu się coś dzieje. Czy uda mi się wbić na pas? Dobra. I ten trafik tutaj, słuchajcie, i nie tylko to, że gra jest bardziej responsywna, ale też to, że ten trafik jakoś tutaj się ogarnia, nie? Już tak nie szaleje jak kiedyś. Gdzieś tam mu jeszcze na całą trasę odbije tu i ówdzie, ale ogólnie jest dobrze. Tylko żeby jeszcze te artefakty mi znikły spod tych kółek. Widzicie te artefakty na kółkach samochodów AI, nie? To są te same artefakty, co na przykład w SimRailu i w TSW3, kiedy się patrzy na kółka. I nie wiem, o czego to zależy. A kiedyś tego nie było. Padło to po jakimś update'cie. Nie wiem, co za to odpowiada. Update jest na 1 giga? No to mi powinno szybko się pobrać. Bo ja mam w miarę szybki update. Jezus, upload. Download. Upload to akurat tutaj jest dyskusyjne. Bo gdybym miał lepszy ten upload, to nadawałbym w 2K. Coś Anetka zamilkła. Marcin, nie prowokuj Anetki. Daj tej kobicie się wyspać. Nie prowokuj kobiety, jak jest cicho i spokojnie. A mi się wydaje, że były większe update'y do SimRaila. Ten 1,1 to tak niewinnie troszeczkę brzmi. Bywały naprawdę większe update'y. I też ciekawe, czy ten EP08 będzie miał nowy scenariusz, czy go dodadzą do istniejących scenariuszy. Bo fajnie by było, żeby Skubaniec miał nowy scenariusz, nie? No i niech w końcu odblokują tą lokomotywownię.
Jejku, ale tu jest ostro. WB, ja też... Co? Wujek, ja też ubdakę to Simrail, wiesz. Kurde, na gardle znowu coś mi siedzi. Bez ciebie to Anetka nie zaśnie i o tym wiesz. Jakie chłopy. Wujek Piotr, dla pana emerytowanego to proponuję odgrywać rolę z serialu M jak M. Tam to dopiero pomysły, jak na przykład te kartony i Hanka. Cytat z Szenźloga. Dodano lokomotywę EP08001, która jest dostępna w pociągach ECE w trybie multiplayer. Co? W trybie multiplayer? Jak to w trybie multiplayer? Nie ma scenariusza? No, czy to jest jakiś joke? Ale czemu? Ja jestem smutny z tego powodu. Czemu w tym tylko w multiplayerze? No nie wierzę. Gorol z Będzina. 50 zł. Z Będzina? Siemanko wujek Bohun, powiem, grałem 8 lat ETS-2 na klawiaturze, powiem, kupiłem G29 shifterem, granie z kierownicą, inna bajka, pozdrawiam. Dzięki, Gorol z Będzina. Panie, ale zaszalał. Widocznie sobie mega celebrujesz. Ja ciebie świetnie rozumiem, ponieważ ja pamiętam siebie sprzed lat, jak ja kupiłem prawdziwą kierownicę. Nie te manty, te ciulstwo, co na początku miałem, co lądowało to na podwórku przez zamknięte okno. Ale jak miałem tę pierwszą swoją Logitecha kierownicę, a był to DFGT, tak zwany Driving Force GT, oczywiście Logitech, kto pamięta ten model, on był bardzo popularny, mega bardzo popularny. To była pierwsza kierownica za rozsądne pieniądze, która była naprawdę sensowna i dobra. To Jezus, Panie, to ja po nocach nie spałem. Pomimo tego, że już grałem w ETS-a, w te moje symulatorki od lat, to tak jakbym je na kole kierownicy odkrył na nowo. Także w zupełności ciebie rozumiem. I aż ci zazdroszczę przeżywania tego jeszcze raz. Aczkolwiek ja jazdę na kole kierownicy odkryłem na nowo, ponownie, kiedy przysiadłem się na Fanateka. Ktoś powie, to jest tylko koło. Nie. Anetka, 9 zł 52 grosze. Na podstawie artykułu 11,2 kodeksu miłości skazuje cię na dożywotnie umieszczenie w moim sercu. Co? Wyrok jest prawomocny. Twoja Anetka, kocham cię. Zostałem skazany na lofcianie Anetki. Kobito, toż to ja cię nigdy na oczy nie widział, no. A może ty jesteś Anetek? Może gdzieś tam pod Anetką, znaczy za Anetkę, znaczy no może niekoniecznie pod Anetką, bo jeszcze zrobię się zazdrosny. Ale może siedzi jakiś tłusty, gruby Janusz, a ja nawet nie wiem. Najpierw poproszę dowód osobisty, PESEL. Takie rzeczy. Potwierdzenie tożsamości. A dopiero potem będę pytał o numer telefonu. I proszę mi go szminką na koszulce wypisać. Pan Antek na przykład. No wiecie, no. Ja też bym mógł być na przykład kim chcę w internecie, nie? Anetka, 9 zł 52 grosze. Jak mogłabym spać, gdy live i kratka 39, a nagrywasz, mówiąc takie rzeczy, po prostu się zgrywasz.
A skoro tak, to znaczy, że ci zależy i coś ci na sercu w związku ze mną leży. Kochasz mnie i teraz to wiem, jesteś dla mej duszy jak dobry krem. Nieprawda. Masakra. No, normalnie masakra. Czekajcie, czekajcie, bo tutaj coś mi kamera poleciała do przodu. No właśnie. Cyk. Nie śpi, hurra! Ja widzę, że tutaj polubiliście Anetkę, co? Widzisz, Anetka? Jak gladiator wywołałaś wśród widowni miłość. Oni się teraz uwielbiają. Uwaga, bo za chwileczkę będą krzyczeć Proximo, Proximo, Proximo! Prędzej Antek. Lepiej żona... Lepiej, żeby żona się o tym wyroku nie dowiedziała. Moja żona raczej by z tego zakpiła. Znając jej temperament i charakter. Raczej by to... Zaśmiałaby się, wybuchłaby śmiechem. Dobra, nic nie mówiłem, biedny on. Patek pisze. Jakaś fejkowa, bo wierszem nie pisze. Pisze, pisze wiersze. I to w miarę szybko. Czy ja tam dobrze widzę, że przede mną jadą drzwi? Same tylko drzwi? Jakby komputer nie wygenerował całego auta. Tam daleko, daleko przede mną. Kurde, znowu pada. Taka pogoda dzisiaj. Ale asfalt jeszcze suchy. Coś się wiersze jej skończyły, bo ucieka jej miły, chciała go pod przymusem zatrzymać. Wujek Piotr, co jak mówicie, co chcecie, ale Anetka jest zajebista, mistrzyni pisania wierszem. Pełen szacuneczek, bez względu czy naprawdę Anetka, czy chłop. No tak, wujek Piotrek, podpisuję się pod tym. Nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy tutaj kiedyś też na czacie takiego widza. Kurczę, on się nazywał coś na P. Ale on też tak pisał fajne wierszyki, nie? I wiem, że to był raczej taki młodszy widz. I też pisał wierszykami. Też ładnie pisał chłop. Nie poeta! Slawi 7, nie poeta. Poeta nie rymuje. Pilniczek to był, tak, Pilniczek. To był Pilniczek, zgadza się. Pilniczek też ładnie pisał, naprawdę. Tutaj nawet pochwały ode Anetka, mnie dostał. 9 zł 52 grosze. Pilniczek. Chciałabym, byś kochał mnie tak jak twoja widownia. Pomyśl, jak wtedy w Simrailu przydatna byłaby lokomotywownia. Nie mogę się doczekać, gdy w twe ramiona wpadnę i przed twym obliczem na wieki upadnę. Żebym się nawet poprósł z wrażenia. Nie, Anetka, proszę cię. Anetka, proszę cię, idź spać. Idź spać. Proszę cię, please. Idź spać. Idź, Nynu. A, kotki dwa. Szaroburę obydwa. Nynu, już. Anetka do łóżka, w tej chwili. Chcę się wróć, bo to dziwnie zabrzmiało. Chodzi, że ty masz iść spać. Nynu, bo na Anioł Pański musisz stać. Jezus, ja po Anetce też już zaczynam rymować. Ach. Na litość boską. Żeby mi się udzieliła ta Anetka. Nynu. A, kotki dwa. Szaroburę obydwa. Marcin, chcesz laciem dostać? Czekaj, nie ma... Ty, gdzie jest mój stal laciek? Anetka, walcz o wujka, niczym lwica. Widać, że masz na wujka chcica. Marcin, bo zaraz cię walnę laciem. Gdzieś on tutaj leży mi pod nogą. Junia Turbo, witam serdecznie. Zdrowia dla ciebie. A to Junia chora jest? Nie wyczytałem, a jeżeli Junia jest chora, to dużo zdrówka życzę dla Juni. Słuchajcie, w ogóle teraz jest jakaś taka dziwna...
Pora no, wszyscy chorują. Nie tylko ja miałem kłopoty zdrowotne, ale też u mnie w pracy ludzie, znajomi, youtuberzy, których podglądam, też ochrypacieli. Także ja myślę, że tylko ja się borykam z chrypką, a no niestety, no choroba się rozlewa. Choróbska się rozlewają, no taka pora. Organizmy szaleją, nie wiedzą, czy się mają odpornić na zimno, bo raz jest zimno, raz jest ciepło, raz jest zimno, raz jest ciepło. Raz wieje ciepły wiatr, raz zimny. Ubierzesz się za ciepło, przepocisz się jeszcze gorzej, bo cię za chwilkę przewieje. Te organizmy nie wiedzą, jak się mają nastawić, na jaką pogodę, nie? Kiedyś jak wyszła zima, przypierdzieliło ci od listopada aż po końcówkę marca, czy tam połowę kwietnia, to te organizmy wiedziały, aha, idzie zimno, trzeba się nastawić na to, nie? A teraz masz ciepło, zimno, ciepło, zimno, ciepło, zimno. Leje, sypie, świeci słońce. Te nasze organizmy dostały pierdolca, one nie potrafią wytworzyć układu odpornościowego, bo nie wiedzą pod co, bo tak się szybko pogoda zmienia. Dobranoc, Roxana. Dobra, kochani, czas iść od... Roxana, jakby co, to ja nie ciebie wysyłałem do łóżka, tylko Anetkę. Także Roxy, jakbyś jeszcze została, to byłoby mi miło. Jakby coś, to tylko Anetkę wysyłałem do łóżka. Odespać piątkowy bal. Wow. Widzimy się jutro, dobranoc. No dobrze, dobrze, dobranoc. Nie będę cię tutaj na siłę przetrzymywał, Roxy, wyśpi się. Andrzej Bartosz, boję się, że porwałem się z najnowszą kierownicą Logitecha jak z motyką na słońce, bo nie wiem, czy można zmienić w niej koło kierownicy, jak w Logitech G29, ale nie wierzę, żeby się nie dało. Znaczy Logitech, z tego co wiem, w tych G29, tych takich, wiesz, to tam, to nie jest taki składek jak Fanatec, nie? Tam masz koło i tyle, aczkolwiek browarusi do starego, poczciwego G27 przykręcili kierownicę z autobusu, nie? I chodzi to. Wytrzymało im do dnia dzisiejszego. Nie wiem, jakim cudem. To świadczy tylko o tym, jakim wołem roboczym jest baza z G27. Wytrzymało im to i do dzisiaj mają tą G27, nie? Z taką dupną kierownicą. Przecież dla tego silnika tam w środku w tej bazie to są dodatkowe opory, waga i tak dalej, i tak dalej. To nie jest takie hopy siupę. I to im jakimś cudem wytrzymało. No ale nie jest to stricte taka baza jak na przykład Stazmastera albo Logitecha, nie? Że sobie dokupisz kierownicę, jaką chcesz i dawaj, nie? Aleluja i do przodu. No, Rachel nie. Czekajcie, czy ja tutaj mam... Mam pauzę. Dobra, do Zurichu dojedziemy. Kurde, deszczu, zdecyduj się. Aha, bo tunel był, dobra. Deszcz cały czas pada, tylko był tunel. Michał Waleriański. Wujek, gwiazda interneta, a jako gwiazda ma swoje fanki. Pozdro dla Anetki lub... Jaka gwiazda interneta? Michał, proszę cię. Ja się ty nie czuję jako gwiazda żadna. Gwiazda interneta. Gwiazda interneta to bym był wtedy, gdybym, no nie wiem... Bym jakimś patostreamerem, to wtedy byłbym gwiazda. Albo jakbym odjebał coś, jak te, co niektóre, nie? Jak teraz ostatnio jest w modzie, na popularność, jedna taka gwiazdeczka, która psa przejechała autem, patrząc się w komórkę. Anetka, 9 zł 52 grosze. Pójdę spać tylko wtedy, gdy dasz mi całuska, moje usta są smaczne jak prawdziwa śląska kluska. Wtedy ewentualnie pomyślę, żeby odpocząć i dopiero rano będę się zastanawiać, co tu dalej począć. Oh shit. Jak prawdziwe... Moje usta są jak prawdziwa śląska kluska.
Anetka, lepiej tak nie pisz, bo ktoś ci w ta kluska wsadzi rolada. I modro kapusta. To zabrzmiało bardzo prowokująco. Lepiej nie. Elo stryjek, do której live? Skate Records, aż skończę, aż dojadę do Genewy, Szczochu. Adam, wujciu, tak pytam do tego maila, bo zawarłem w nim prośbę o wspólne zagranie w ETS-a i nie wiem, co źle napisałem. Adam, sorry, ale nie dotarłem jeszcze do tego maila. Adam, nie dotarłem jeszcze do tego maila. Jeszcze na ten temat nic mi nie wiadomo. Jeżeli napisałeś do mnie maila z taką treścią, to on na pewno gdzieś tam jest. Tylko muszę się odkopać z tony reklam, spamu, ofert partnerskich. I takich różnych, wiesz, głupot. Tego mam tam tysiące. Dobra, tutaj na wielkie szczęście ja pamiętam tą płytę. No tu jest taki dworzec, właściwie taka płyta parkingowa. I tak się staje tutaj właściwie byle gdzie. Więc jeżeli chodzi o Zurich, to tak troszeczkę taki, no można powiedzieć, popieprzony dworzec mają. To lepiej był zrobiony ten w Katowicach, ten stary. Taki trochę wstyd dla tego miasta, jeżeli chodzi o ten dworzec. Taki trochę obciach. Dobra, Myszko, budź się. Popatrzcie, taki tutaj dworzec mają w tym mieście. Co to ma być? Tu jakieś kontenery, śmietniki. No, jak na takie miasto, to mówię wam, to myśmy w Katowicach stary dworzec mieli lepszy. Chociaż bardziej ciasny. Do Genewy, okej. Ciao, das Ticket. Bitte, auf geht's. Mahlzeit, hier ist mein Ticket, danke schön. Bo podobno dworce autobusowe z miast tutaj są odzorowane tak jak prawdziwe, tak plus minus, nie? Ja chcę kupić bilet. Do Genewy, salut. Show me dokumenty. Okej. Do Genewy pani jedzie. Także tutaj nikt nie ma wątpliwości, gdzie ja jadę. Dobra, zamykamy. 9 zł 52 grosze. Przecież ja cię, wujku, chcę sprowokować. Ile jeszcze możemy ten temat bałkować? Chcę, byś przestał swoje uczucia ukrywać i w końcu zaczął w moim towarzystwie częściej przebywać. Masakra. Ja se zniknę na chwilkę. O, tak se na chwilkę zniknę, tak. Jakby coś. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Ile mamy do tego do tej Genewy z tego Zurychu? W sumie, no jest kawałek drogi. Czyli tutaj na parkingi będę miał jeszcze miejsce, czas i w ogóle. Dobra, tutaj jest parking na takiej pokrętnej drodze. Gdzie jeszcze tutaj? Tu jest parking. Przed całą Genewą jeszcze jest parking. Ło! To kurde, czuję komfort. Mam gdzie się zatrzymywać. Dobra, zamykamy drzwiże. Jak to wygląda teraz na tym? Stąd mamy o 15.58 odjazd, a jest 15.39. To ja sporo nadrobiłem tego czasu. Moi drodzy, w związku z tym, że nadrobiłem sporo czasu, to zrobimy coś takiego. Ja wam tutaj zostawię mój autobus na podglądzie i zostawię was na chwileczkę samych. Dosłownie na chwileczkę. Dajcie mi moment, ponieważ mnie matka natura woła i ja muszę po prostu się iść wyspowiadać i to zobaczyć, czy mi rowera nie ukradli. A was tutaj na chwilkę zostawiam samych. Puszczę za ten czas zapowiedzi nie mogę teraz puścić. Dobra, popilnujcie mi autobusu. Czy Marcin, bierę frele? Spoczyna.
No bierę frele. 14 zł 38 groszy. Anetko, dziewczyno nieposkromiona, na wujka napalona, staraj się o jego względy do rana, wujcio kiedyś ulegnie i z tobą w dal pobiegnie. Sorry, Marcin, kube, karny lać. Się ze śmiechu, tarza się ze śmiechu. Marcin, poniuchaj se tego lacia. A panie, karny lać w twoją stronę. Taki bosowski. Co za chłop. To ja tutaj się staram uspokoić tą Anetkę, a on mi tu ją będzie prowokował. Co? Dobra, popilnujcie mi autokaru. Słuchajcie, ja za chwilkę wrócę. Idę na taras, przyjdę zaraz. Także proszę mi pilnować autokaru. Jeszcze w Fernbusie paliwa nie kradli. Patryk? Proszę cię poczęstować. A ja mam takie galaretki z cukrem. Są pyszne jak jasna cholera. Słuchajcie, to jest po prostu, to jest, ja wiem, że to jest pokusa, ale ja was wzywam na pokuszenie. Także proszę, częstujcie się. Bierzcie, jedźcie z tego wszyscy. To są galaretki z Aldika, koło bloku mego. Także częstuj się, koleżanko i kolego. Proszę. Mac nie chce? No, szkoda. Będzie więcej dla mnie. To jest grzech. Jaki dobry grzech. Ja uwielbiam takie grzechy. Normalnie będę żarł te galaretki i przysięgam wam, że zła się nie ulęgnę. Dobra. Track Irek. Tak. Pyk, pyk. Okej. Okay. Dobra, bieg do przodu. Teraz słuchajcie, tutaj trzeba czas wyrównać, bo mam jeszcze, tu jest odjazd o 15.58, a jest 15.44, więc nadal jest za wcześnie. Ale to jest dobre. Też te galaretki ostatnio kupiłem. Ty, w miarę takie tanie. Taka cała packa, taka ta, kosztuje 7 zeta niecałe. Anetka, 9 zł 52 grosze. Niestety, żeby w życie swoje plany wcielić, to muszę cię czasami lekko onieśmielić. Nie dyskutuj ze mną, tylko to zaakceptuj i miłosne, gorące słówka w me uszka wyszeptuj. Mac? Rozpocznij jazdę.
Anetka, proszę iść spać. Grzecznie prosiłem. Prosiłem przecież, tak? Proszę iść, Nynu. Do łóżeczka proszę. Już. Dobra. W takim razie, proszę Państwa, zapowiedź. Cyk. I jademy durcz. Jademy, proszę Państwa, do Genewy ze Zurichu. I tam będziemy kończyć swój bieg. Śpisz? No kogo się pytasz, Knefel, czy śpi? Da? Taka komedia kiedyś była, nie? Ja ciebie kocham, a ty śpisz, ze Sandrą Bullock. O, fajna była ta komedia. Znaczy to, no to, no, umówmy się, to była komedia. W ogóle bardzo lubię tą aktorkę, Sandrę Bullock, lubię ją. Chociaż ostatnio ona naprawdę ma bardzo mało ról, chciałem zauważyć. Nie wiem, kiedy ostatnio wyszedł jakiś nowy film z Sandrą Bullock. Ale ona zawsze miała dobre filmy. Chociaż teraz, jak ta sztuczna inteligencja idzie do przodu i podkładają sobie twarze, że każdy może być każdym, to słuchajcie, to do tej pory to było dostępne dla Hollywoodu, nie? A teraz dla przeciętnego Jana Kowalskiego zaczyna to być dostępne. I to grozi wiele, wiele niebezpieczeństw. Jak sam Elon Musk, który jest współzałożycielem tego wszystkiego, mówi, że trafik jest bardziej niebezpieczny od bomby atomowej, to znaczy się, że on wie bardziej niż my, jakie niebezpieczeństwa przez to wszystko na nas czekają. I ja bym słów Elona Muska nie ignorował. Jeżeli państwa, jeżeli rządy nie wezmą się za to teraz, póki to jest jeszcze w zarodku, to oj, może być przejebane. Jak już, słuchajcie, prognozują, ile przez zwykły chat GPT, gdzie jest dopiero wierzchołkiem góry lodowej i jest coraz to bardziej inteligentny. Ktoś tam mi pisał, że chat GPT, on kłamie. No to nie jest tak, że chat GPT kłamie. Tylko to zależy od tego, o co go konkretnie zapytasz i według kogo prawda jest prawdą, nie? Bo co niektórzy chcą wierzyć coś innego. Natomiast chat GPT bez żadnego problemu zdał bardzo wygórowany, bardzo wymagający egzamin na przykład lekarza, na tłumacza, na eksperta w takiej i takiej dziedzinie oraz bezbłędnie zdał nawet na prawo... Jezus, co mi się tutaj stało z tą śrubą? Nawet bezbłędnie zdał, chociaż no to jest akurat pikuś dla sztucznej inteligencji, bo przecież mamy samochody autonomiczne, no ale bez problemu zdał na prawo jazdy we większości krajów na świecie, nie? Gdy mu tak podsunęli te wszystkie przepisy z każdego kraju. Bez żadnego problemu poznawał. Także no, widzicie no. A to jest dopiero wierzchołek góry lodowej, bo Google, który jest teraz zagrożony, już zapowiedział, że on swoją sztuczną inteligencję wprowadzi i odgraża się, że jego sztuczna inteligencja będzie level wyżej. Czyli zobaczcie sobie, w walce tych wielkich korporacji o coraz to mądrzejsze algorytmy sztucznej inteligencji, tym razem my, konsumenci, możemy dostać tym takim rykoszetem, że się nie pozbieramy. Przez to, co niektórzy już drwią w sieci, że terminatory nadchodzą. Jak oni zaczną wywyższać inteligencję, wynosić ją na coraz to wyższy level, jeden przed drugim, żeby ta korporacja, a nie ta, zarobiła więcej, żeby ta nie poukładała tej, no to tym razem, no niekoniecznie może to być ze skutkiem takim, wiecie, pożytecznym dla nas, konsumentów. Niekoniecznie. Jak nawet jakieś tam testy na jakieś tam egzaminy do wyższych szkół, chat GPT, no zdał bezbłędnie, no. To jest po prostu masakra jakaś, no.
No jest po prostu, słuchajcie, jest to troszeczkę przerażające. Pozdrawiam z Wielkiej Brytanii, Piotr Adamski pisze. Dziękuję, panie Piotrze, pozdrawiam z Polski. Ja tam wolę klasyka. Podejdź no tu do płota, jak i ja podchodzę. GPT, Gracek, a nie ten. Bot, zadajesz mu określone pytania i odpowiada na nie. Potrafi nawet pisać krótkie wypracowania. Wpisz sobie to darmowe i sam możesz z nim pogadać. Musisz mieć przeglądarkę Blinga. Blink, czy jak to tam się nazywa. Mało tego, on nie tylko ci napisze wypracowanie, on ci nawet narysuje obraz. Ty na przykład mu napiszesz, co chcesz, żeby ci narysował. Lucek na kanale Mów po ludzku robił ze swoimi widzami eksperymenty i pokazywał, prezentował samochody gdzieś tam w plenerach narysowane przez sztuczną inteligencję. Noż kurwa mać, te niektóre obrazy, które on tam pokazywał, co narysowała sztuczna inteligencja, no mi kopara opadła, nie? Mi kopara opadła. No te niektóre po prostu... Słuchajcie, ja teraz tak, jestem youtuberem. Do ChatGPT. Zrób mi wizytówkę do Fernbusa. Chcę w tle mieć autobus, w lesie, z pasażerami w środku. Ja mi to narysuję. Już mam wizytówkę na film do... Tutaj, nie? Do tego. Mogę być totalnym beztalenciem graficznym. Sztuczna inteligencja to za mnie zrobi. A wy mi będziecie bić brawo za to, jaką fajną wizytówkę ja zrobiłem. Albo zrób ty mnie no intro na ten. No akurat jeszcze grafik wideo nie robi. Nie robi sekwencji wideo. No ale grafiki już tak. Ale czekajcie. Tak jeszcze z pół roku to nie tylko wideo będzie tworzyć. Sztuczna inteligencja. No także no kurczę, daje to dużo, dużo do myślenia. Terminatory nadchodzą. No i słowa Elona Muska, nie? Że ta sztuczna inteligencja jest większym niebezpieczeństwem niż bomba atomowa. Że on by się bomby atomowej nie bał. Jak tak mówi współtwórca tego wszystkiego, inwestor, współtwórca, współzałożyciel, no to halo. Ostatnio w szkole testowaliśmy, Paweł pisze. Dragon City, ja ostatnio, żeby konkretnie naprawili mi internet, to żeby pominąć bota, poprosiłem o ofertę i wtedy wreszcie zostałem połączony z normalnym konsultantem zamiast robota. No to widzicie, no tutaj też macie tych telemarketerów. Kiedyś to tam siedziały prawdziwe osoby i ci tam proponowały ubezpieczenia, kup pan fotowoltaikę, kup pan latający dywan, kup pan chomika, kup pan olika i jakieś tam inne rzeczy, nie? A teraz... Rozmawiasz z komputerem i niektóre sekwencje są tak nagrane, że osoby, które no nie mają o tym pojęcia, osoby starsze, które nie ogarniają tego świata, nie? Są z tyłu za tym światem i wcale im się nie dziwię. Ja sam zaczynam być z tyłu powolutku, a wcale jeszcze taki stary nie jestem. Natomiast osoby, które nie są tego świadome, one nawet nie wiedzą, że rozmawiają z botem. I takich osób będzie coraz to więcej, takich nieświadomych. No mam tutaj w końcu więcej tego trafiku, fajnie, że on jest. I nawet fajnie się jedzie, że w końcu tutaj jest jakiś trafik. I co najlepsze, ten trafik się nawet zachowuje. Na twój widok to trawka na dole Anetki faluje. Maskotek? Anetka poszła spać, proszę jej nie budzić. W końcu mnie kobieta wysłuchała i do łóżka pognała. Do swojego łóżka! Jezus, ja już po Anecie rymuję. Ha! Tony Stark to miał... Co? Jervis się to nazywał. Nie wiem, o co chodzi. Ciekawe, czy na ten czat, czy ten czat potrafi Anetkę narysować, żeby nie było tak, że jak ją wszyscy zobaczą, to uciekną. Człowieka nie ocenia się po wyglądzie, tylko po duszy.
Tak jest. Co z tego, jak sobie wybierzesz księcia z bajki albo księżniczkę? Jak to pstro w głowie będzie miało? No i co? No właśnie. I wtedy źle się będzie działo. Ale tak faktycznie jest. Niejednokrotnie chłopcy, dziewczęta, którzy mają o sobie bardzo, no taką negatywną opinię, że kto mnie zechce z takim ryłem, z taką twarzą, nikt na mnie nie spojrzy, żadna dziewczyna na mnie nie spojrzy. Tak samo, no, dziewczyny może też mają takie myśli, nie? Jak ja wyglądam, za małe piersi, za duży brzuch, za grube nogi, nikt mnie nie zechce. I ci ludzie robią sobie krzywdę, bo nie wierzą w to, że na tym świecie nadal są tacy, którzy nie patrzą na widok zewnętrzny, tylko na ciepło duszy, na to, co mają w głowie, na to, jakimi są wewnątrz, a nie na zewnątrz. Taka maska pięknej, ładnej osoby, pod którą tą maską są same, że tak powiem, jakieś chemie, to ja dziękuję za takie coś. Nie jeden księciu z bajki wybrał sobie zwykłą kurę domową. Pamiętacie bajkę o tym? O Kopciuszku? No właśnie. Także nie jeden księciu wybrał sobie takiego Kopciuszka. A nie jedna królowa z bajki wybrała sobie jakiegoś tam pazia i błazna. Tylko dlatego, że reprezentował ze sobą jednak więcej niż sam król. Lub człowiek, który chodzi w szatach króla. Wygląd zewnętrzny, ubiór, to nie jest to. I a propos sztucznej inteligencji, oglądałeś film Ja, Robot, gdzie technologia przejęła władzę? Panie, takich filmów to jest więcej. Oglądałem, ale powiem ci szczerze, bardzo dawno oglądałem i ja niewiele z tego filmu pamiętam, tak szczerze mówiąc. Ja bym sobie musiał jeszcze raz ten film zobaczyć, bo naprawdę niewiele z tego filmu pamiętam. A dlaczego? No bo ja to jestem ja. Jak już włączymy sobie jakiś film, to ja po 15 minutach zaczynam się nudzić i normalnie moje ADHD się uruchamia. Ja chodzę, łazienka, kuchnia i gówno potem z tego filmu wiem. Ała! Te, coś mnie za... Ty! Paciulek mnie zaatakował na tym winklu. To nie była tutaj moja wina. On wjechał na mój pas. Oh shit! Ty, ale teraz autobus mi o asfalt przytarł. Co tu się dzieje? Ja tu zawisłem. Shit! Halo! Mamo! Już wyżej nie mogę. No słuchajcie, już wyżej nie mogę go dźwignąć. Jezus, jak TML robi te mapy? To samo co w Tourist Bus Simulator. Jak ja tedy mam przejechać, jak mi autobus wisi w powietrzu? Nawet jak go podniosłem. No wiecie co? No nie ma szans z nim wyjechać. Nawet jak go podniosłem. Czekajcie, bo tutaj się dupa przytuliła.
tego. Nie mogę zrespić autobusu z powrotem na drodze. Patrzcie, jaki ja mam prześwit pomiędzy asfaltem. No nie mam go w ogóle. Jasny czort! Czekajcie, czy ja, gdzie ja tu miałem? Gdzie ja tu miałem? Tu jest sterowanie. No pierwszy lepszy autokar, czekaj, komfort class niech będzie. Gdzie tutaj miałem reset autokaru? Powrót autobusu na jezdnię. Co to był za klawisz? Nie mam? Jak to nie mam? Czemu nie mam? Ja mam teraz neoplana. Ble, 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 jakieś tam cyferki. Kurde, wszystko jest, tylko nie to, czego ja szukam. Kamera, kamera, podnoszenie, tutaj, bla, 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 bla. Bieg w dół, bieg w górę. Powrót autobusu na jezdnię. Dodaj przycisk. Niech to będzie Big Space. Zastosuj ty mnie te zmiany. Wstecz. Big Space. Stój! Piesa, krew! Shit! No TML tutaj przesadziło ze spadzistością tych zjazdów. No autokary się tutaj po prostu wieszają. To samo miałem w tym, w Turyście. Tam jest ta sama sytuacja. Nawet na podźwigniętym podwoziu, kurde się. No i tam będzie też lipa. Czekajcie, tu se tak od razu zjadę. Dobra, póki tutaj nie... Jak? No nie mogłeś poczekać chwilę na dole, ty łosiu, ty. Udało się. Na dźwigniętym podwoziu. Patrzcie, tą ciężarówką tam albo poczekał, albo się zaklinował. Zaklinował się naczepą. Mercedes. Patrzcie, naczepa mu utonęła pod asfaltem. Słuchajcie, tu się rozgrywają prawdziwe ludzkie tragedie. Dobra, już mogę opuścić podwozie. Bo to jest tak, że jak opuścisz podwozie albo je dźwigniesz, to ono po osiągnięciu jakiejś prędkości, ono samo się tam, wiecie, nie? Ono się wyzeruje, autobus powróci na swoją taką wysokość do jazdy po prostu, no. Tylko nie byłem pewny, czy on się teraz całkowicie wyresetował, czy nie. No, przedawkowali tam z tymi zjazdami, stanowczo przedawkowali. Kiera w prawo i czekać, aż grawitacja zadziała. Trasa na busika, a nie liniowca. No ale ty,
Ja mam poważną trasę na ponad 1000 km, ja tutaj nie wezmę busika. Poza tym, tutaj do tego trybu gry nie weźmiesz busika. Musisz brać autokary. Anetka, 9 zł 52 grosze. Ty nie miałaś spać? Wujku, pomóż mi proszę, bo nie mogę zasnąć, choć na początku chciałam twemu pomysłowi przyklasnąć. Może mógłbyś mi piękną kołysankę zaśpiewać, zamiast moje potrzeby bez przerwy olewać? Ten jeden ostatni raz. Inenu. Moplikiem se jada na szychta, moplikiem se wracą z roboty, na głowie mam gogle Carrera, z ich erką mam spięte galoty. I teraz Nenu. Dobranoc. Paciorek, Krzysiu, i spać. Nie, nie śpiewaj. No, bo inaczej nie pójdzie spać. Proszę liczyć matce. Jeden mac, drugi mac, trzeci mac, czwarty mac. I szybko uśniesz. Niemożliwa ona jest. Słuchajcie, no muszę być też delikatny. Nie mogę ranić jej uczuć. Jest miła, tak? No, kulturalna. Także, no... Nie mogę, muszę być delikatny po prostu. Moplikiem se jada na szychta. Ktoś mnie wołał. Jaki chłop? Chłopca się nazwał Moplikiem se jada na szychta. Ja tutaj kiedy z wami oszaleję. Serio. Tutaj mi wjadą, od razu mnie zapną w kaftan bezpieczeństwa, mnie stąd wywiozą przy was. Masakra. Chłopca się nazwał Moplikiem se jada na szychta. Ktoś mnie wołał. Oh, shit. Nie, to są same pozytywne wariaty. Tu innych ludzi nie ma. Same pozytywne wariaty. Ja nie będę się z wami witał, cześć człowieki, cześć ludzie, tylko cześć wariaty. Tak, tak będę się z wami witał. Cześć wariaty. A przecież to, słuchajcie, no, nawet na TVN-ie takie rzeczy nie grają. Moplikiem zjadę na szychta. Ktoś mnie wołał. Chłop zdziwiony. Do walornik. Tak mi mów. A miałem i spać. I nie da się. Patrz, jak te góry fajnie wyglądają w tle, nie? I możemy tam dopierniczać się do TML-u, że to, że siamto, ale przynajmniej te rysowanie tekstur gdzieś tam w dali. Wygląda to naprawdę pięknie w stosunku co do niejednej większej produkcji. Co prawda Techland, nie? W Daylight 2? Rysowanie obiektów w dali jest po prostu tragiczne na maksymalnych ustawieniach. Gdzie gra jest zaliczana do gatunku AAA, to się aż po prostu... To jest naprawdę wstyd. To jest wstyd. Hańba. Gańba. Pokazywaliśmy wam z Simonem, nie? Jak wyglądają te końcówki map, tekstury w Dying Light 2. To się w pale nie mieści. To ETS 2 w dniu premiery w 2012 miał to lepiej zrobione. No ale cóż. Cóż, mocium państwa. Dobra, do setki tutaj teraz mam. Mogę gnać. Ojejku, przerwę. No jeszcze nie muszę robić przerwy. Ile mam? 4 godziny. Ja jeszcze pół godziny mogę jechać. Na tachografie tak mi wskazuje. Mam 4H. To jeszcze mogę jechać trochę. Trochu. Gdzie jest najbliższa sta? No tu jest, ze stacją. No to w pół godziny czasu gry tutaj dojadę. I wykręcimy sobie pauzę, bo mi mandata będą dawać. Dobra, idę spać. Dobranoc, czaty, i tobie też, wujku Bochu, nie? No, tygrysku, dobranoc. Rozbrykanych snów. Co to za jakieś tutaj mi muzyki włączyli, tak jakieś a la Beatlesi. To teraz, no to teraz to się śmiga. EP08, 140 na godzinę. Marek, nie rób mi smaka już teraz. Poczekaj, aż skończę tego kursa do Genewy. Jeszcze 140 km. I zobaczymy, bo będę miał czas, bo widzę, że jest pierwsza. No, Rachel, tam dojadę do tej Genewy. Szybciutko.
Ania już poszła spać, więc muszę troszeczkę ciszej gadać. Ty chyba na długich jedziesz. Nie, absolutnie. Wy bardzo często mylicie tą tutaj ikonkę tej gwiazdeczki, która jest odpowiedzialna za włączoną klimę. Wy często mylicie to ze światłami długimi. Nie wszystko, co granatowe i się świeci, to są długie światła. Co tobie niebieskie się świeci na desce? Nie jedziesz na długich? O, następna osoba, która to pomyliła. Ała! To jest klima włączona. Widzicie? Macie tam nawet gwiazdkę. Jest gwiazdka. To jest od klimy. I teraz... Czekajcie, bo ja tutaj muszę... Ała! Żeby tutaj nie wjechać w jakieś barierki, a żeby też nie zatrzymywać autobusu, to po prostu troszeczkę sobie, o, zwolnię. I teraz wam pokażę coś takiego. Zgasiłem klimę i nie ma niebieskiej gwiazdeczki. Widzicie? Ale za każdym razem ktoś tutaj mi napisze o tą gwiazdeczkę, że na długich jadę. Nie no, ten autokar tak ma. Dobra, do 85 mu wrzucę na tempy mat i... Ale powiem wam, jestem w totalnym szoku. Nie 85, nie mogę, bo to jest ograniczenie znowuż. Dobra, będzie się kulał 80. To jest takie bezpieczne. Ani jednego laga. Na taką trasę, którą przejechałem w tej grze, ani jednego najmniejszego lub większego laga. Ani jednego. No świetnie tą grę zoptymalizowali. Naprawdę świetnie. Rekin Pasza. Anetka, przytul się do misia. Pomyśl, że śpisz z wujkiem WB i daje ci klapsa w pupę. No bez tego klapsa, okej? Okay? Biały miś dla dziewczyny. A... Jejku, te piosenki. Jak teraz se przypomniałem. Co to był za zespół? Tobuan? Tobuan to śpiewał? Tobuan chyba, nie? Był taki zespół Tobuan. Oni takie tekściory grali. Ciao Ciao Italia, Biały Miś, Krążek, Złoty Krążek. Co oni tam jeszcze grali? Oni takie coś grali. Biały Miś dla dziewczyny. A serio? Teraz jak ja mam tacho przy końcu, słuchajcie, chyba mi mandata teraz dadzą za czas pracy. Ojejku, policja mnie ściąga. Shit! Mają mnie. Ile mam czasu pracy? Cztery i pół godziny. Panie władzo, ja przepraszam. Tachograf jest na ostatniej pozycji. Co? Tachograf mi... Co? Jak tachograf, zielony ptaszek, jak ja mam 4,5 godziny? Cztery, sześć już mam. Przynajmniej ta gra ma jakiś tachograf, kuźwa. A nie tak jak ETS i ATS. Taki TML, wyśmiany przez tyle osób. Co to za badziew, co ty to grasz? O, gram sobie. Jest mi
Jest mi dobrze, błogo mi jest w tej grze. No dobra, moi drodzy, robimy tutaj ostatnią pauzę w dniu dzisiejszym. Silnik muszę zgasić, no bo inaczej nie mogę zrobić pauzuchny. Dobra. Otwieramy drzwiże. Cyk. I pauzuchna. To i to, zrób przerwę. Należy wyłączyć silnik. O, shit, no przecież wyłączyłem silnik. Czemu to tak? Zrób przerwę. Idziemy postrzelać ostatni raz headshoty. 16 pasażera. Raz, dwa, trzy. Melanie, tutaj emeryt dla ciebie jedzie. Ona cały czas... Ja cię jej pilnuję, Melanie. Emerycie. Tak. Dobra. Marcin, ona tu jest pod moją opieką. 9 zł 52 grosze. Anetko, dziewczyno, poczekaj, kochana, jak WB dojedzie, będzie z tobą do rana P. S, jak wiem, że zginę, ale wujku, ta miłość cię nie ominie, twarz ze łzami radości. Patrz, następny poeta. Odprawa pasażerów. Marcin, ty się prosisz o karnego lacia. Do Genewy mamy. Tutaj, moi drodzy, nie wiem ile, bo teraz nie pokazuje mi ile kilometrów. Za chwilkę mi pokaże, jak wejdę sobie za... O, ciach. 89, niecałą setę. Pierwsza 3. Zdążę jeszcze sprawdzić, słuchajcie, tego simraila. Tylko ja najpierw będę musiał go, wiecie co zrobić, zupdate'ować. To potrwa, no nie wiem ile. No, Rachel powinno to szybko pójść. Dobra, ruszamy. Czemu wsteczny? Do przodu. Czemu ja mam czarno-białą kamerę do tyłu? Czemu ona jest czarno-biała? Właściwie to ona jest we wszystkich odcieniach szarości, a nie czarno-biała. Ale czemu ona... Ja bym mógł przysiąść, że ona była kolorowa. Ktoś mi... Kamerę ktoś mi podmienił. Anetka miałaś i spać. Anetka, 9 zł 52 grosze. Przekonałam policjanta, by mandatem cię nie karał. Mam nadzieję, że ty kiedyś o mnie też się tak będziesz starał. Obiecałem, że będę cię chronić i tak też robię. Sam widzisz, wujku, że nie myślę tylko o sobie. No zajebiste jest to, co piszesz. I naprawdę brakuje mi na to słów. Zatkało mnie, naprawdę. Poeta jest tylko jeden i dzisiaj go nie ma na live. Był poeta, był rano. Poeta jest u dziadków, z tego co pisał rano. Przepraszam, u cioci dzisiaj jest. U cioci. Rano pisał, że jedzie do cioci. Dobrze trafiłeś, bo akurat reset serwerów w SimRail. No to akurat jak skończę, jak dojadę, to mam nadzieję, że te serwery się, Marku, poresetują i już będzie gites, nie? Podejrzewam, że wszystko będzie w piguły pozapychane, nie? Bo ludzie będą chcieli po prostu tego EP08 sprawdzić. Jak się woła na EP08? Jak na EU07 woła się 7K, a na EP08 jak wołacie? Bo nie mam tutaj tych notatek teraz przy sobie. Świnia? Jak świnia? Wieprzek? Po prostu świnia? Serio? Ja przypominam sobie, czekaj, ja tu miałem gdzieś te dialekty popisane.
Ja pierdzielę, ty faktycznie. EP08. Denaturat albo świnia. Jezus, co wam ta lokomotywa zrobiła? Czemu denaturat? Czemu świnia? What? A skąd się wzięła ta świnia? To podejrzewam, że jutro kto będzie grał, kto będzie robił live'a z Simraila, to jutro co drugi będzie świnią jechał. Albo właściwie każdy. Ale czemu denaturat? Biała świnia jak u Tigera. Pas jest kurwa zapięty. Jejku, to ja się dziwię, że to nie stało się jakimś globalnym memem, tylko takim u nas wewnątrz, takim w społeczności, kto się tematyką zajmuje, nie? Jak, że to nie zostało tak nagłośnione w internecie jak ten, jak ale urwał, ale to było dobre. Albo jak, no co chłop zrobił? Chłop w szoku jest. No to Tiger zdecydowanie tym swoim pas jest kurwa zapięty. No zdecydowanie zasługuje na to, żeby być spopularyzowanym aż do takiej rangi, jak te właśnie memy internetowe. Aneta, zapraszamy do tablicy. Tom? Spać! Akurat są dwa pociągi z EP08 na serwer. O, shit, to będzie ciężko dostać. Ty, parking. Emerytowany pasażer Wiesław. 9 zł. Nie, już zaliczyłem parking, dobra. Grosze. Panie kierowco, dziękuję za bezpieczne przewiezienie mojego pyszczka. Teraz zwrócę się do niej. Moja malutka Melanio, już niedługo cię zobaczę. Ty moja wyzwolicielko, ty buntowniczko moja, już zaraz będę z tobą. Jestem kotem Mar. Ty buntowniczko moja, ty orędowniczko moja, ty moja zbawicielko. To zabrzmiało, jakbyś się do niej modlił. Ty bogini moja. Kurnia, ja nie mogę. Jesteś moim aniołem, miłością bez dna. Jesteś moją boginią, którą widzę co dnia. Jakże długo mam czekać, jak prosić cię mam. Każesz trwać niepewności, więc trwam. Trwam TV. Tam jej szukaj. Wciąż po kanałach szukasz jej ciała. A ona jest na Trwam. Knefel, jednak moderacja śpi. Knefel, co by ci moderacja zaraz nie pokazała, że jednak nie śpi. Knefel, zresztą ja zauważyłem, że ty, nie tylko ty, ale o tobie teraz mówię, ty piszesz jakieś dziwnie prowokujące komentarze ostatnimi czasy, aż moja cierpliwość się skończy i cię wyknefluje. I tak się to skończy. Bo ty naprawdę piszesz dziwne komentarze, takie prowokujące, a potem będziesz piszczał, jaka to moderacja jest zła. Także nie prowokuj lwa. Wizytówka zrobiona? Nie, ja tu do tego nie robię wizytówki indywidualnej, tylko jest taka wizytówka, taka wiesz, zbiorcza taka. Taka jak widzicie teraz jest. WB, jakie masz DLC do ETS2? Wszystkie, sześciutkie, co do jednego. Nie tylko mapowe, ale też malowane. Bo ja to dostaję od studia SC Software, nie? Oni mi po prostu to update'ują. Nawet zanim jeszcze wy to dostaniecie. Czasami to różnie bywa, bo czasami na przykład jak jakieś malowania wychodzą czy coś, to dostaję tak samo jak jest ogólna tam premiera tego. A jak na przykład jakieś mapy czy coś, to dają mi tam dużo wcześniej. Nie, nie jadę na światłach drogowych. Następny. Tu jest gwiazdka, a nie światełko. To jest od klimatyzacji. Przydałby się Chopin na tle, na te wiersze. Albo gazebo, który śpiewa o I like Chopin, że lubi Chopina. Kurde, to... Co to jest, jakaś Toyota Yaris? Tak, wygląda troszeczkę jak Toyota Yaris.
Ta nowsza. No, to jest Toyota Yaris. Ona też ma na zderzaku taki wysoki plastik. Emerytowany dojeżdżamy do Genewy, 6 kilosów. 9 złotych 52 grosze. Obiecałem panu, że będę z nią odgrywał plebanię, więc się wczuwam w rolę. Dziękuję, wychodzę na wiarygodnego. Tylko będę pana prosił o to, żeby dał mi pan alibi w rozmowie z moją żoną. Pewnie będzie do pana dzwonić potem. Panie emerytowany, w tym momencie pan wymaga ode mnie więcej niż mogę panu dać. Ja tutaj nie będę pana usprawiedliwiał przed pana żoną. Proszę to sobie już załatwić w zakresie swoich własnych kompetencji, działań oraz pełnosprytu oraz w tarczy antyżonowej. Także no, to ja niestety nie biorę tego na swoje bary. Nie, to nie jest CHR-ka. To jest Jariska na bank. No zobacz sobie, jak CHR-ka wygląda z tyłu. To jest Yaris. Na bank to jest Yaris. Tylko oczywiście nielicencjonowana. Ale ta zwykła Yaris. Albo ta Cross. Chociaż do Yaris Cross też bym ją porównał. To nawet może być Yaris Cross. Ona też ma taki paseczek przez całe te. No, no wypisz, wymaluj. No ja słyszę, że to jest Yaris, no kurnia. Stawiam na Yaris, na Yarisa. Honda Civic chyba, 8. Kurde, nie pamiętam, jak wygląda Honda z tyłu. Ta, co ty piszesz, ta. Wierzycie, że to jest albo Toyota CRV, albo Honda HRV. Ja bym postawił jednak, że to jest Yaris. Chociaż jak tak patrzę z boku, to nie pasuje mi do Yariski. Coś może w tym być. Emerytowany pasażer Wiesław. 9 złotych 52 grosze. Ale kochany panie, chodzi o to, że przez najbliższe godziny będę zajęty Melanią i sam pan rozumie, że w chwilach najwyższych uniesień nie ma się przy sobie telefonu. W razie czego proszę powiedzieć, że poszedłem pozwiedzać. Ale to przecież twoja wajfka nie ma do mnie telefonu. Po co jej? Ja nie znam tej kobiety, niestety lub stety. Więc jak będzie dzwonić, to proszę grzecznie wyłączyć telefon. Proszę powiedzieć, że byłeś na grzybach, na rybach, nie wiem, na spowiedzi u Krystyny z gazowni, to mnie już nie interesuje. Nie interesują mnie żadne nie interesują mnie żadne zdrady i z tym związane porady. Żadne afery oraz takie sławne na YouTubie, jak to się mówi? Kurczę. Nie afery, tylko dramy. Nieku, ale te galaretki są pyszne. Weźcie mi to, zabierzcie, bo ja zeżrę całe pudełko. Jezus, ale pyszne są te galaretki. Ja ostatnio mam jakiegoś fioła na punkcie galaretek. One są z taką pianką jeszcze w środku. Wybaczcie, bracia i siostry, bo zgrzeszyłem. Galaretką na noc się, że tak powiem. Czekajcie, gdzie tu jest wjazd? Ty, a wjazd do tamto jest gdzie? Że tu? Emerytowany pasażer Wiesław. 9 złotych 52 grosze. Jak to nie ma? Ja już mojej żonie wszystko o panu powiedziałem. Uwierzyła, że poznaliśmy się na urlopie i teraz jesteśmy razem na męskim wypadzie na weekend. Ona we wszystko wierzy, spokojnie, niech pan tylko potwierdza. Panie emerytowany, żeby mi to było przedostatni raz. Dobra, ciach, ciach. Co za chłop. Proszę państwa, idziemy otworzyć im te luki.
I ja już nie mogę się doczekać tego Simraila. Pierwsza 17. Dobra, i teraz tutaj kończymy. Wyloguj. Zobaczymy, jakie noty mi tutaj dadzą. Tu na zielono. Bravissima, hurra, hua, na zielono. 1112 km. Bieżące plus 1687 punktów. Łącznie mam 65 tysięcy ponad punktów. Teraz tak. Kurde, mogłem tam jeszcze kliknąć na te statystyki, ale chcę już do Simraila. Taki bonusik dzisiaj będzie. Dam jeszcze menu główne. OK. I zobaczę tam te statystyki moich friendsów. Na którym ja miejscu jestem, bo tam ostatnio Simon mi coś fikał w tych statystykach. My friends. O, tutaj tego Tomaja to ja nigdy już nie dogonię. Gdzie jest Simon? Tutaj jest. Jaki chłop? 31 tysięcy już ma na... To jest tylko raptem. No nie, no większą połowę mniej, no ale... Ale goni chłopy mnie. Nie, autobusiarz jest bardzo wysoko, deprawy. Matamet? Ty, ale matametu też se pozwala bezczelnie. Co za chłop? 36 532. Matametu, proszę nie śmigać, no. Mapy proszę robić. Co za chłop? No, tutaj nikt mi już nie zagraża z dołu. Co ten Simon tutaj ma za awatara? Co on tutaj ma? Jakiś autek. Mobi. 9 zł 52 grosze. Denaturat i świnia są od kolorów malowania. Denaturat i świnia od kolorów malowania. Dobra, moi drodzy, ja was tutaj teraz podtrzymam. Na tym ekranie tutaj takim... O, tam jest jakaś... Co to tam jest? Jakaś stokrotka czy coś? Bo ja sobie tutaj w tle muszę zaktualizować... teraz tego Simraila jest, słuchajcie, faktycznie giga 01, aktualizuj i to powinno być szybciutko. Mam nadzieję, że mi Steama nie przerwie. Jezu, jak to zapierdziela, jak to zapierdziela. Jest zwykła aktualizacja, update, no i faktycznie jest tutaj takie na wizytówce, jest tutaj ciapąk. Dobra, zaktualizowane. Graj. Dawaj ty mnie tą świnię. Dawaj tego wieprza. Zaakceptuj ty mnie to. Jeszcze sobie przeskoczę, słuchajcie, żebym wam kamerą nie zasłaniał. Przeskoczę sobie na scenariusz ze Simraila. O, tak jest lepiej. To mówicie, że... A tu się co zmieniło? Tom XEC. 10 zł. I kratka 34, jak widzicie, pas zapięty. Pas jest ku gwiazdka gwiazdka, a zapięty do kur gwiazdka Y. Jadę już z tym dzwonkiem 30 minut. Jak tu nie zwariować tych, i kratka 34, dalej to już chyba każdy co Figer powiedział na temat tego biednego Volvo XD. Toma, co to ty jakimś swoim Volvem jedziesz, czy co? A weźże wytargaj to z korzeniami, Tom. Serio, nie dali nic nowego scenariusza. No serio, no czemu nie dali świni do scenariusza? No tell me why. Tell me why. Damy sobie jakiś serwer.pl. Tylko maszyniści sobie wezmę. Maszynista. No gdzie jest ten wieprzek? Świnia, świnia do nogi. Pies N96, a czemu się nie ładuje grafika? Tu się okaże, że tu już nie będzie takich wolnych. Patch EC. No ale dobra, no ale to jest ten?
Jak? To nie jest ten. Patrz, EC. Dobra, człowieki, bo coś mnie tu... Patrz, EC piszecie. No ale tu graficzka jest z siódemki. EC 14129 albo 41146. Fernbus na torach. Nie, Fernbus to będzie tylko taki malutki, niewinny dodatek. No to ja mam 41120, no to dupa. Bo muszę mieć 41146. Shit! Teraz mi tutaj koło kierownicy przeszkadza. Ja mam EP07. To nie jest to. Oddaję go pod sztuczną inteligencję. Aktywuj bota. Dobra. Oddaję go sztucznej inteligencji. Do menu głównego. Dobra, EC100... przepraszam, jest to tylko 14129. Menu główne. No namierzę go za chwilkę, no prędzej czy pół... Jezus, nie to! Wielu graczy. Dobra, wezmę se Deutscha. Tu jest 14145. Albo 14147. A wy mi piszecie, że ja muszę mieć 41146. Nie ma tu innych. No, podejrzewam, że ciężko go będzie wybadać. EC 14145. No nie mam, nie mam takiego, no. Sto czterdzieści siedem. Tu jest w barwach Intercity. Ten? Chyba dorwałem wieprza. Zobaczymy. To nie ma grafiki? Nie dali mu grafy? W sensie malowania? No, dopiero by ci nie strzelił? W nocy go mam oglądać? Przynajmniej ten ma lusterko. Ja widzę nic! No i powiedz mi, Czarek, czy by cię pierun nie strzelił. Różowiutki jak świnka, faktycznie. Co z tego, jak ja w środku nic nie widzę? Znaczy, w ogóle go nie widzę. Inaczej to zrobimy. Menu główne. Wielu graczy. Weźmiemy sobie jakiś serwer minus 10. Ten.
Na polskich serwerach to zapomnij, że go dostaniesz. Tutaj, na tym ukraińskim. Albo nederlandzkim. Och, jo. To taka, nie, taka godzina jest, kurde, że ten, że... Nie o to się mnie rozchodzi. Nie, nie to. Tutaj, czemu nie ma filtru? Na Deutschlandach zobaczymy na minus 10. Aleście to zajebali, panowie, z tego, z... Żeście to trochę zajebali, panowie, z tego, ze Simcola, żeście po prostu no nie dali chociażby jakiejś kopii scenariusza obecnego z tą świnką do tego, do single player, nie? No serio, no, ręce opadają czasami do samego tyłka, nie? Nie rozumiem niektórych ich decyzji, no. Co za problem po prostu dodać kolejny scenariusz na taką świnkę, no? Do single player. Tylko musimy polować teraz na multiplayerze. Serio, to takie jest skomplikowane? Zakłady taboru Wrocław Południe. Ten akurat tutaj hamuje przed S1, dlatego go jeszcze nie przejmuję. Bo po co? Niech se stoi. Dobra, teraz go sobie przejmę. No taka siódemka, tylko że ósemka. Taka siódemka, tylko że ósemka. Kurnia, czekajcie, bo mnie to tutaj denerwuje. Ja se muszę Źle mi się tu siedzi, jak mam tą kierownicę, wszystko popodpinane. Momento, ja się tu muszę przemeblować. To teraz na bok. Bo ja muszę mieć tutaj dostęp do klawiatury, na litość boską. O właśnie, o, od razu lepiej. Och, no teraz to ja mogę siedzieć. Słuchajcie, tak się rozglądam po tyciu. Co to jest? Ale akurat przy pięknym... W pięknym miejscu akurat stoję teraz. No! Ładnie, ładne widoki. W awie jestem. Tam jakieś gogardy jeżdżą na dole. Patrzcie, jak to zapierdala. Jak muszki owocówki. Ma 140 km na VMAXie, a siódemka miała 120 na VMAXie, nie? Czyli ta jest szybsza. No ale tak w środku to prawie jak siódemka. Prawie jak siódemka w środku. Właściwie... Nawet sztekar ten sam tutaj jest do tej grzałki. Czy to jest lampka? Nie, to jest lampka na rozpiskę. No wszystko to samo. Więcej różnic nie pamiętam. Jak na ósemkę, to taka siódemka. No i przez malowanie dla tego świnia. Ale denaturat? Czemu? Przecież denaturat nie jest pomarańczowy. W sumie jakie są jeszcze różnice pomiędzy siódemką a ósemką? Dobra, bo
bo se mogę jechać. Ja już dojadę do tej Warszawy. Czekaj no chłopie, bo coś mi tu mnie coś nie działo. Tu coś popsute jest. Czemu skróty klawiszowe mi nie działają? Ty kiczort, skróty klawiszowe mi nie działają. Bo ja odpiąłem kontrolery teraz i gra zdziczała, nie wie o co chodzi. Ty, no nie działają mi skróty klawiszowe. Dobra, teraz zadziałało. Zmiana kanału radiowego. Kurde, ta gra jest coraz to piękniejsza, powiem wam. Tu nawet jakieś człowieki stoją i oglądają. Żeby takie coś w Ferbusie było, żeby gdzieś po prostu jakieś... Nawet mogą być jakieś statyczne postacie, które se tam gdzieś stoją przy tym, nie? No kapitalnie to wygląda. Czuwak. Tam jakaś zajezdnia auto... Znaczy, może nie zajezdnia, tyle co pętla. Albo jakieś parkingi pod stadionem. No ten kawałek to tam dojadę do tej Warszawy Wschodniej. Jak już przejąłem ten autobus. Bo gramy Ferbusa. To jest autobus. No wy myśleliście, że co to jest? Opcja, weź sobie wyłącz i włącz na nowo odbicie w lusterkach. No coś to u mnie jakoś nie prądzi. Jejku, czemu emerytowany pasażer ja nie mogę hamować? 9 zł 52 grosze. My już w pokoju hotelowym. Melania poprosiła o szybki prysznic. Ja właśnie rozkładam towar z walizek i zaraz rozpoczynamy jazdę. Trzymaj za nas kciuki, uśmiechnięta buźka. Melania bardzo ciepło się o tobie wypowiadała jako kierowca. Pozdrawiam. Wariaty. Życzę wam dużo powodzenia. Ma nie wariaty. Czemu nie działa mi skrót klawiszowy do hamulca? Kiczort. Numeryczną mam włączoną. Co? Jak to? Wyłączyłem numeryczną i teraz mi działa? Czemu? Nie. Jak to? Co do chuja karmazyna? To jest jakiś joke? A może przez to, że kontrolery odłączyłem, to tutaj coś powariowało? Dobra, ja mam jechać dalej? Jakim cudem? No powiem wam, no nie czuję się jakoś inaczej niż w siódemce, no. Te same doznania są, no tylko to, że mogę szybciej nią hulać, no. Co prawda, no może nie teraz, nie dziś, nie w tym momencie, no ale... No dla mnie ósemka to taka siódemka, tylko że bardziej świniowata.
850 km. I z tymi nalepkami tutaj. Warszawa Grochów. Bochumin? Olza? Proszę? To ja będę mógł dojechać do samego Bochumina? Michał z Łodzi. 9 zł 52 grosze. EP08 różni się od EU07 zmianioną przekładnią, bo na osobowych są lżejsze pociągi, dzięki czemu może jechać szybciej, a denaturat, bo pomiędzy zielonym a obecnym malowaniem Intercity lokomotywy malowali całkowicie na fioletowo. Dzięki, Michał z Łodzi. Hej, może ktoś mnie tutaj oświecić, czy oni wydłużyli scenariusz, że można jechać dalej? No gdzie, no wcześniej do Bochumina nie mogłem pojechać. Chałupki, Bochumin. Pasażerów nie zabrałeś z dworca. Jak nie zabrałem, jak miałem ten haczyk fioletowy, że mogłem jechać. Jezus, zielony. Fioletowy mi się skojarzyło, że denaturat na tego. Zaraz skończy się scenariusz. O, Michał, szkoda. Jezus, to taki pełny... to ja tu już taki podniecony, że ja będę mógł do Bochumina pojechać i na... Dali mi cukierek i zabrali mi cukierek, ciule. Dobra, menu główne. Jejku, ja myślałem, że naprawdę będę mógł tam jechać. Dobra. Jest EP08, która jeździ właściwie i obsługuje się tak samo jak EP07. Różni się tylko przekładniami, różni się kolorem i że jest bardziej podtowarowe niż osobowe i jest mocniejszą lokomotywą. Tutaj to dalej jest nieaktywne, tutaj to dalej jest nieaktywne. Na odwrót. No dobra, to na odwrót. Wiesz, o tej porze to już wszystko jest dozwolone. Jestem troszeczkę rozczarowany, że to tak jest. Myślałem, że kurde, dodadzą albo nowy scenariusz tutaj do maszynisty z tą świnią. Serio, nic by się nie stało, jakby dodali jeden scenariusz, chociażby na tej trasie Warszawa-Katowice. Może jakiś krótszy, może niekoniecznie na 3.40, ale na przykład stricte z jakiegoś miejsca do jakiegoś miejsca na tym szlaku, ze świnką, żeby sobie walnąć to w scenariuszu. Serio, to takie jest, ciężkie jest. Trasę mają, wystarczy napisać scenariusz. Takie to skomplikowane. No cóż, tak jestem zadowolony i tak jestem troszeczkę, no fajnie, że z EP08, ale mam swoje takie przemyślenia na ten temat, że mogliby dać scenariusz, a nie, że każdy ma polować teraz na serwerach, żeby przejechać się EP08, który właściwie tak samo się obsługuje jak 07K i jeździ się, no, właściwie chyba tak samo. Ale podobno pracują nad N57. Jakie zdjęcia były na Facebooku. Tak, robią kibla. Zapewne z czasem dodadzą, Sebastian W. pisze. No tak, dodadzą, no. Tylko, że wiesz, graj we wczesnym dostępie i uważam, że my, którzy zapłaciliśmy za ten produkt, w sensie ja niekoniecznie, ale czuję empatię w stosunku do tych, co zapłacili. No, szlak by ich naprawdę nie strzelił, jakby dali dodatkowe scenariusze w końcu. I dali tam coś albo więcej na tych szlakach czy coś. Naprawdę uważam, że nie poprzekręcałoby ich.
z nadgorliwości. A fajnie by to też wyglądało, nie? DJ Pawcio, maksymalnie 3 emotikony. Po poznańsku bimba to tramwaj, a bana to pociąg, ale fajnie się dowiedzieć, jak jest w innych regionach. No u nas to bana to jest pociąg, a cuk to jest... Bana to jest tramwaj, a cuk to jest pociąg. O co tam chodzi z tym Mobi? Co mu tam nie pasuje? Tramwaj to bimba. A bana to nie tramwaj? No to w zależności gdzie co, no słuchajcie, no ja mówię, u nas w regionie to bana to jest tramwaj, a na pociąg my wołamy cug. O, patrz, cug jedzie. Jademy cugiem. Gdzie cug chyba wzięło się z niemieckiego w naszej gwarze, nie? Bo po niemiecku chyba pociąg to jest też cug. Chociaż nie wiem, musiałbym się Google'a zapytać. 100 gamoniu. Oto niektóre wyniki wyszukiwania. Co ty mi sam pierdolisz? Jak jest po niemiecku pociąg? W języku niemieckim to Zug. Przy okazji potrafię tłumaczyć w obie strony. Spróbuj mówić w jednym z tych języków. Zawsze możesz też powiedzieć anuluj. Zawsze też mogę powiedzieć paciulok. Ich kann immer paciulok sagen. What? Paciulok. 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 Wer wird Mona gewinnen? Co? Co? Was was? Co was was? Kapusta i kwas, uciekaj mi stąd. Dobra, już wszystko wiemy. Jest do domu spać. Ludzie, kochani, co się sam dzieje? W scenariuszu jest świnka, tylko ty masz modyfikację włączoną. Nie mam modyfikacji włączonej. Maskotek, jak czegoś nie wiesz, to się zapytaj. Widzisz, nie ma trzeciego kafla. Gra została zaktualizowana. Do aktualizacji producenta. Nie mam modyfikacji. Gdzie tutaj widzisz w scenariuszu? Świnkę. Nawet chłopoki tutaj pisali, znawcy tematu, że nie ma tego. Czytali changelog, maskotek. Ty zaś się słoiki urwałeś jak zawsze, jak zwykle. Pół live'a o tym gadają, ten chłop mi pisze jakieś dziwne rzeczy. Jest tylko w trybie multiplayer. Mówiliśmy nawet o tym dzisiaj. Wielokrotnie. Ale maskotek to jest maskotek. No nie ma, no nie ma w scenariuszu. A jeszcze tutaj tym się muszę przejechać na odcinku. Dobra, moi drodzy, ja spadam. 15 minut sobie dłużej posiedzieliśmy niż ja zakładałem, ale no EP07, czyli świnią się przejechałem. Jutro będzie konwój? Nie wiem, Dominik Gaming. Jak wstanę, to sobie będę decyzję podejmował. Na razie to nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem, czy będzie. Wszystko zależy od tego, czy w ogóle wstanę. Ja muszę odespać nockę. A co, ta modyfikacja tam u góry? To jest mój napis. To jest mój napis. Taki se. Ja go teraz mogę wyłączyć. To jest ze sceny OBS-a. O, ciach, nie ma modyfikacji. Nie mam tej modyfikacji. To nawet gdyby cię zmylił ten napis u góry, to powinieneś widzieć na pierwszy rzut oka, że nie mam tutaj dodatkowych kafli i nie mam dodatkowych scenariuszy. Chociażby nawet. Nawet! Także tutaj trzeba być pełno sprytnym.
No, okej. Dobra, proszę Państwa. Mobi, przestań tak pisać. A co ten Mobi tutaj? Mobi, spadaj, spadaj. Mobi, coś ci nie pasuje? Ja tutaj widzę, już tutaj na ciebie narzekają od dłuższego czasu. Tak, żebyś się wyciszył. To ja ciebie teraz spadnę. Tak, tam aucik na uspokojenie. Dobra, proszę Państwa, to wszystko na dzień dzisiejszy. Pojeździliśmy autobusem, pojeździliśmy sobie cugiem. No i było fajnie. Ja się świetnie bawiłem. Mam nadzieję, że wy również. Było świetnie. Dziękuję wam za to spotkanie. Dziękuję za fajny dialog. Dziękuję za miłą atmosferę. Nawet teraz jest was ponad 190 osób. Było mi naprawdę miło. No i mam nadzieję, że nie zaśpię na Anioł Pański, bo prawdopodobnie będę odsypiał nocne zmiany w tym tygodniu, więc se pewnie pozwolę i że mnie dobudzą na live'a. No i proszę Państwa, jak się obudzę, to będę se podejmował decyzję, co będziemy robić w ETS-ie. Nie wiem co, naprawdę nie wiem. Nie myślałem jeszcze o tym. Decyzję se będę podejmował jutro. Zapraszam na Anioł Pański, chyba że zaśpię, mnie nie będzie. No troszeczkę ta sytuacja w Simrailu mnie troszeczkę tak... Dobra, proszę Państwa, dziękuję za wszelakie formy wspierania kanału. Mopikiem se jadę na szychta, tak jest. Ja też dziękuję, miłego spania WB. Dzięki bardzo, znowu live pełen humoru. Nie gniewaj się za prowokacje do Anetki, ale wiesz, wszystko dla humoru. Spokojnie, no ja też tylko laciem Cię tak dla humoru. Dobranoc wszystkim. Dobranoc, Michał. Maciej, Adam, Paweł, Marcin, wujek Piotr, Marcin Swaczyna, Junior Turbo, Patryk Tabak, Mati, Robert Grzesiek, Sebastian W, Dragon City, Adam, Rekin Pasza, kto tutaj jeszcze jest? Slawi 7, Ateista, Karol Mechanik, Olive Xt, Marek, Marcin, Kamil, Mateusz Jabłoński. Także dobranoc wam wszystkim. Sarniaczek jeszcze bajo, bajo. Bajo, jajo, bajo, jajo. Ja ci kurwa dam bajo, jajo. Dobranoc, dobranoc. Dobra, proszę Państwa, dobrej nocy życzę. Na dzisiaj to wszystko. Znaczy na chwilę obecną to wszystko. Do widzenia, do zobaczenia, do następnego. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Dzięki za wszelakie formy wspierania kanału. I do następnego. Być może nawet i do 12 na Anioł Pański. Jak wstanę, jak się obudzę. Pa, pa. Mopikiem se jedzie na szychta, mopikiem se wraca z roboty, na dobie mogodę karera, tylko mostkiem te galoty.
dzieci lubią galaretkę. Galaretka lubi dzieci. Ostatnia. To była ostatnia galaretka. Przysięgam. Przysięgam na wszystko. To była ostatnia. No dobre, cicho tam, przedostatnia.